Dobry wieczór, witamy serdecznie. Jak wejść w nowy rok, to tylko z przytupem, dlatego postanowiliśmy spotkać się tutaj po Sylwestrze, jeszcze troszkę zaspani, ale mam nadzieję, że za chwilę nabierzemy energii, że wy nam trochę tej energii dacie, bo dzisiaj dwa ważne cele, panowie. Po pierwsze, będziemy analizować, rozmawiać między sobą, ale też z naszymi gośćmi. Po drugie, będziemy zbierać pieniądze dla Wiktorii Gagudzkiej. Krzysztof Banasik, redakcja Śląsk.net.com. Witam serdecznie. Karol Bugajski. I Daniel Zuliński, witam. Witamy wszystkie osoby, które zgromadziły się, żeby oglądać nas na żywo. Pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy będą oglądać naszą transmisję z odtworzenia. Może zanim zaczniemy naszą rozmowę, nasze dywagacje, to napiszcie proszę, czy dobrze nas widać, czy dobrze nas słychać. No bo cóż, to jest dzisiaj najważniejsze. Zależy nam, żeby to było jak najwyższej jakości, bo spotkaliśmy się w słusznym celu. Dokładnie tak. Patrzymy na czat. Monika, serdecznie pozdrawiamy Monikę. Pisze, że bardzo dobrze nas widać, bardzo dobrze nas słychać. No to cieszymy się. No to cóż, najważniejsza informacja tego wieczoru jest taka, że te rzeczy, które widzicie tutaj za nami, możecie je licytować. I wymieniając po kolei, wydaje mi się, że od najważniejszej rzeczy, czyli koszulka Śląska Wrocław z sezonu 2015-2016 z autografami piłkarzy, którzy wtedy grali w Śląsku, a byli to m.in. Mariusz Pawelec, Piotr Celeban, a więc no, piłkarze, którzy do dzisiaj są w drużynie Śląska, ale tam jest też autograf Laszy Dwalego czy Filipa Gonçalvesa, więc bardzo cenna zdobycz to może być dla kogoś. Zachęcamy, żeby licytować tę koszulkę. A tę koszulkę przekazał nam Paweł Kot, który siedzi tutaj za sterami naszego... Realizatorcem. Tak jest, za sterami naszego aparatu, naszej kamery, więc jeśli nas źle widać, to jest wina Pawła, ale nie, no szczególnie jeśli dobrze nas widać, to jest zasługa Pawła. Dzięki Pawle, że jesteś dzisiaj z nami i dzięki za przekazanie tej koszulki. Co jeszcze mamy, panowie? Jakie jeszcze mamy gadżety? No proszę, na przykład może tutaj kalendarze pokażemy i książki, które przekazali nam kibice Śląska z Ultra Silesii. Także taki kalendarz jest do wylicytowania. Zresztą tutaj nasz wszędobylski Paweł załatwił także ten kalendarz. Tutaj Karol, tobie oddam głos, bo to jest też fajny rarytet. Fajna, cenna rzecz, to jest książka Był sobie piłkarz autorstwa Antoniego Bugajskiego. Książka, w której można przeczytać o piłkarzach znanych, nieznanych, także o byłych piłkarzach Śląska Wrocław. Wymienię tutaj trzy nazwiska. Można przeczytać o Zygmuncie Kalinowskim, Kazimierzu Przybysiu, a także Henryku Apostelu. Henryk Apostel kojarzony jako trener, ale w przeszłości także piłkarz Śląska Wrocław. O tej postaci można przeczytać więcej właśnie w tej publikacji. Mamy też książkę Sebastiana Mili. I tutaj ważna jest rzecz, że twój tato, autograf, tak jest. Czyli twój tato. Tak się składa, personalizowany. Nie ma co oszukiwać. Zresztą widzieliście w poprzednim odcinku podcastu Tylko Śląsk, tak? Karol Bugajski ze swoim tatą Antonim Bugajskim, który jest dziennikarzem Przeglądu Sportowego i napisał po ubiegłym roku już, w 2020, tak wydał tę książkę. Personalizowany, dedykowany autograf dla tego, kto zwycięży w naszej licytacji, to również jest możliwe, również jest dostępne, także naprawdę polecamy, bo to jest cenna rzecz. Tak jest. Co jeszcze mamy? Mamy książkę Sebastiana Mili z autografem byłego piłkarza Śląska Wrocław, byłego reprezentanta Polski, bohatera meczu z Niemcami, o tej historii, o różnych innych historiach z tej bardzo bogatej, efektownej kariery również można tutaj przeczytać. Sebastian Mila, książka autorstwa Leszka Milewskiego, to również jest na naszej licytacji, to również możecie dzisiaj zdobyć. Tak jest, a wracając do koszulek, to mamy też koszulkę tę zieloną, sezon 2017-2018. To była moja prywatna koszulka, którą ja przekazuję na aukcję, na licytację dla Wiktorii. Mamy też koszulkę, którą przekazał nam klub Śląsk Wrocław. Tutaj szczególne pozdrowienia dla Szymona Mikołajczaka, który będzie zresztą też naszym gościem dzisiaj. To jest koszulka z poprzedniego sezonu 2019-2020. Matthias Kaleta, to jest nowa koszulka, nieużywana. Mamy też trzy proporczyki. Widzicie, one tutaj wiszą na tej ścianie. Proporczyki, które były podpisane przez Dariusza Sztylka, więc dyrektora sportowego Śląska Wrocław. Możecie je też wylicytować. Dwa z nich są z poprzedniego sezonu, jeden z nich jest z obecnego sezonu. Oczywiście to te proporczyki, które zawodnicy sobie przekazują zawsze tam na początku meczów. No i ostatnim fantem
Dwa ostatnie fanty. Możecie wylicytować kalendarz oficjalny na nowy rok. Łączy nas piłka, także też myślę, że fajna rzecz dla każdego kibica reprezentacji. A że spotykamy się tu w audycji, która jest poświęcona Śląskowi Wrocław głównie, to mamy także oficjalny kalendarz Śląska na nowy rok. No, idealny czas, aby się w coś takiego zaopatrzyć, przy okazji pomagając komuś, kto aktualnie tej pomocy potrzebuje. No i teraz najważniejsza rzecz, w jaki sposób licytujemy. Licytujemy na portalu zrzutka.pl, tam utworzyliśmy skarbonki. Linki do skarbonek macie w opisie tego filmu, a także na naszej stronie, zresztą macie tutaj taką informację, która się wyświetla. Więc wchodzimy albo na naszą stronę, albo w opisie filmu, tego tutaj na YouTubie, tam macie linki do skarbonek. No i te przedmioty zostaną przekazane osobom, które wpłacą największą kwotę łącznie na daną skarbonkę. Więc jeśli ktoś oglądał live'a charytatywnego kanału sportowego, to już wie, jak to działa. Trzeba wpłacać na poszczególne skarbonki, jeżeli ktoś ma ochotę na te gadżety. A pomagamy Wiktorii Gagudzkiej, którą serdecznie pozdrawiamy. Również rodziców Wiktorii na pewno nas oglądają. Wiktoria bardzo dużo chorób niestety posiada, że tak powiem. Nie sposób ich wymienić, możecie je przeczytać na naszej zrzutce, tam szczegółowe informacje. Myślę, że dużo ludzi zna i Grześka, i Wiktorię. Już kilka akcji charytatywnych było organizowanych, żeby pomóc Wiktorii, która jest córką kibica Śląska Wrocław. Oprócz aukcji, oprócz licytacji, będziemy również łączyć się z gośćmi, tak jak zapowiadaliśmy. Kto będzie naszym gościem dzisiaj? No, kogo nie będzie, no właśnie, tutaj można powiedzieć, że same znane osobistości. Będzie między innymi wspomniany już dzisiaj Piotr Celeban, będzie Szymon Foka Mikołajczak, który także przekazał i pomógł nam tutaj w organizacji tego. Będzie trener Witesław Lawiczka, myślę, że to jest bardzo oczekiwany moment. Będzie trener Paweł Barylski, Kuba Łabojko nawet się z nami połączy, zobaczymy, co tam w słonecznej Italii. No i będzie jeden z naszych patronów, także myślę, miła sytuacja dla niego, miła niespodzianka. Piotrek Celeban, nie wiem, czy wymieniłeś. Wymieniłem na samym początku, panie Krzysztofie, także... Dobrze. Nie wiem, czy było już pytanie o barszczyk. No, nie ma tego barszczyku jeszcze nie ma, ale zobaczymy. Jak się zasiedzimy, to może ten barszczyk słynny się pojawi. To już jest taki trunek, który pojawił się w popkulturze chyba na stałe, tak? Tak, możliwe tak, że dzisiaj jakieś występy artystyczne w moim wykonaniu będą, spokojnie, musicie zostać do końca, bo obiecuję, że będzie nieźle. Powiem wam szczerze, że ostatni raz, kiedy tutaj byłem, naprawdę się działo, dzisiaj też mam nadzieję, że będzie się dziać. Przede wszystkim, że pokażecie serducho i odpowiednio wesprzecie Wiktorię, dla której zbieramy dzisiaj pieniądze, ale też pojawią się analizy z naszej strony, komentarze, podsumowania minionego roku z naciskiem na minioną rundę w wykonaniu naszego ukochanego Śląska Wrocław. Patrzę na naszą zrzutkę, pojawiły się już pierwsze wpłaty, mamy już 235 zł, więc zachęcamy wszystkich, wpłacajcie, licytujcie, bo te przedmioty są naprawdę wartościowe, warto je mieć, warto je wylicytować. Zachęcamy. To co, może pierwszy gość? Pierwszy gość, spróbujemy połączyć się z trenerem Witesławem Lawiczką. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania do naszych gości, to możecie pisać te pytania na czacie. Być może uda nam się niektóre z tych pytań zadać. Właśnie, Sebastian pytał o ważną rzecz, do kiedy trwa zbiórka? Zbiórka trwa do 10 stycznia, więc macie jeszcze trochę czasu na to, żeby śledzić naszą zbiórkę, żeby zebrać pieniądze ewentualnie, bo może też będą takie potrzeby, żeby te pieniądze zebrać. Do 10 stycznia pomagamy Wiktorii. To co, próbujemy się połączyć z trenerem Lawiczką w takim razie. Pierwsze łączenie. Mam nadzieję, że trener odbierze. Panie trenerze, dzwonimy. Czekamy, patrzymy na zbiórkę, czy są jakieś kolejne wpłaty. Mamy już 335 zł.
Trener Lawiczka jeszcze od nas, jeszcze z nami rozmawiać nie chce. Więc może jeszcze chwilę poczekamy, patrzymy na zbiórkę 335 zł, a więc kolejne wpłaty się pojawiają. Panowie, zanim się połączymy z trenerem Lawiczką, może za chwilę nam się to uda. Takie wasze pierwsze skojarzenia z minionym rokiem, Karol? No, myślę, że musimy tutaj też rozgraniczyć rok i rundę jesienną mimo wszystko, bo wydaje mi się, że tę rundę można porównywać z tym, co się działo rok temu. Można porównywać o tyle, że jesteśmy na tym samym momencie, też wchodzimy w ten nowy rok, jesteśmy po świętach. Pytasz o pierwsze skojarzenie, no mi ta runda jesienna kojarzy się... Przepraszam, że ci przerwę, bo trener dzwoni. Dobrze, to jest najważniejsze. Jaka niespodzianka. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Krzysztof Banasik z tej strony, redakcja śląsk.com. Ze mną są również... Karol Bugajski, dobry wieczór. I Daniel Żoliński. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór wam wszystkim, panowie. Witamy serdecznie. Jesteśmy, panie trenerze, na żywo teraz w programie. Transmitujemy na YouTubie. Jest to nasz program charytatywny, podczas którego licytujemy różne przedmioty dla Wiktorii Gaguckiej. Panie trenerze, no przede wszystkim jak pana zdrowie, bo wiemy, że pojawił się ten problem pod koniec roku, nie mógł pan być obecny na ostatnim meczu Śląska-Wrocław. Czy już wszystko w porządku? Tak było, ale teraz już czuję się dobrze a mam nadzieję, że wszystko tak będzie i dalej w następnych tygodniach i miesiącach. Wszystko w porządku u mnie, z mojej strony. Dziękuję. To najważniejsze. Bardzo się cieszymy, no bo przed panem ważna misja. Myślę, że oczekiwania we Wrocławiu wzrosły w stosunku do poprzedniego sezonu. Te apetyty myślę, że zostały pobudzone. Czy udało się panu trochę odpocząć w trakcie tego no, krótkiego urlopu? Jak przebiegały święta, Sylwester? Tak, urlop był krótki, ale to najważniejsze było to, że było możliwe się spotkać z rodziną. Byłem u siebie w domie tutaj w Pragie i byliśmy wszyscy z mojej rodziną, z żoną, z córkami. Było dobrze, a jest dobrze. Panie trenerze, jakie prezenty dostał pan pod choinką? Ja nie jestem taki, który ma prezenty materialne. Dla mnie było najważniejsze, że jsme se spotkali celá rodina, všichni razem i pospěvali jsme pěsenky i byli jsme všichni razem spolu. Tak to dla mě byly ty najważniejsze prezenty. Panie trenerze, a czy spodziewa się pan jeszcze jakiegoś prezentu od Dariusza Sztylki? To już mówiliśmy, mieliśmy spotkanie po Skype'u z dyrektorem Darkiem Sztylkiem, mieliśmy spotkanie i z prezesem i z vice-prezesami przed świętami jeszcze i gadaliśmy rzeczy o przyszłości, jasne. Tam były detalne rzeczy, ale toto jest spíš pytanie dla Darka nebo na pana prezesa w tym momencie. Czy rozumiem, że na razie tego prezentu jeszcze nie ma od dyrektora sportowego, ale myślę, że wszyscy kibice są ciekawi, ilu nowych twarzy możemy się spodziewać, czy w ogóle będą jakieś nowe twarze w Śląsku? Teraz jeszcze jest za wcześnie mówić jakieś detalne rzeczy, ale gadaliśmy i tento punkt naszej roboty, dlatego że wszyscy chcemy w Śląsku zrobić co najlepszy wynik i na tej swojej drodze krok po kroku razem do przodu. To znaczy, że teraz za dwa dni piątego się spotkamy, mamy testowanie na COVID i później 7 mamy oficjalne rozpoczęcie okresu przygotowawczego, także chłopacy mieli wpisane treningi indywidualne w trakcie teraz po świętach tychto dni i mam nadzieję, że wszyscy się spotkamy z dobrej energii, tak abyśmy się dobrze przygotowili za ten miesiąc okresu przygotowawczego i szli sezoną dalej do przodu ze sukcesem.
Witam panie trenerze, jeszcze raz Daniel Zuliński z tej strony. To może takie pytanie ode mnie, niedługo zaczynacie właśnie przygotowania do rundy wiosennej. Czy ma pan jakoś sprecyzowane te przygotowania, nad jakim aspektem gry chciałby pan popracować, czy to jest za wcześnie jeszcze na takie ustalenia? No, jasne, że mluvili jsme ze štábem školeniovým, s kolegami trenérami, mluvili jsme s direktorem sportovým, mluvili jsme s naším zařondem, s prezesem i s vice-prezesem a všichni čujeme zodpovědnost za to. Já myslím, že jdeme, ten kierunek je správný, je dobrý, ale je třeba dále pracovat. Zrobili jsme si analýze, co jsme zrobili dobře, co je třeba do popravy, i krok po kroku dalej. Panie trenerze, to może ja takie pytanie bardziej świąteczno, noworoczno, sylwestrowe, bo w Polsce mieliśmy dyskusję o spodziewanej nieobecności Maryli Rodowicz na Sylwestrze. To zastanawiam się, przy jakich nutkach i przy jakiej muzyce pan spędzał Sylwestra w Czechach? Helena Vondráčková, czy może ktoś inny? Ja wiem, że Helena Vondráčková jest w Polsce bardzo popularna. Malovaný čbánku, to je naša pěsenka, kterou, jeliže vyhráme meč, tak s naším panem kierovníkem, se Zbigněvem, si zavše půjčíme té pěsenky, to je taký rituál náš. No, můj Silvestr byl spokojný taky, dlatego, že i v Čechách máme také restrikcie podobné, jak v Polsce, takže jsme byli s ženou na Village House u nás tutaj v Čechách i spokojně jsme si tam pogadali, pozobáčili televizor i bylo nám dobře. Panie trenerze, to już ostatnie pytanie. Czego panu życzyć w tym już nowym roku? Z mojej strony bych chtěl życzyć vám všichkým kibicom Šlonsku dużo zdrowia, a wiele radości z dobrego grania i wyników naszego Śląsku. To najpewniejsze. A mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie przychodzę taki czas, gdy nasi kibicy przychodzą na stadion i będą wspierać nas na trybunach. Wiem, że to jest teraz trudna sytuacja dla wszystkich, ale mam pewnej nadzieję, że będzie lepiej. Dziękujemy serdecznie panie trenerze. No, życzymy tego, myślę, że wszystkim naszym widzom, życzymy tego panu, żeby faktycznie stadiony były otwarte. Sportowo panie trenerze, podium tego życzymy? Sportowo, tak jak mówiłem wcześniej, z mojej strony czuję, że ten kierunek, którym idziemy, jest dobry. Ale je třeba dělej mocno pracovat každý jeden článek družstva, závodníci, trenéři, štáb, všichni lidé v klubu mají můj šacunek a mám naděje, že s našimi kibicami v plecach máme šanci posouvat tej našej gre i vyniky dělej dopředu. Dziękujemy serdecznie panie trenerze za to, že znalazł pan čas, żeby chwilę z nami porozmawiać. Życzymy panu samych zwycięstw, no i oczywiście zdrowia, bo wiemy w jakim czasie żyjemy. Pan do Wrocławia kiedy przyjeżdża? Czwartego przyjeżdżam do Wrocławia, piątego mamy COVID testowanie, wszyscy w Śląsku, szóstego jeszcze chłopacy mają indywidualny trening wpisany i jak mówiłem, z siódmego mamy rozpoczęcie oficjalne treningów zespólnych. Niestety nie powiem do zobaczenia, bo niestety no wiemy, że dziennikarze też no, nie mogą być obecni na treningach, nie ma tych otwartych treningów medialnych, ale mam nadzieję, że uda nam się jakoś szybko spotkać, chociażby z trybun będziemy mogli podziwiać mecze pana Śląska Wrocław. Dziękujemy bardzo za obecność dzisiaj, za znalezienie czasu. Dziękujemy Dziękuję. Bardzo. Ja życzę wam, dziennikarzom, wszystkiego dobrego
i szanuję waszej robotę, dlatego że wy jesteście ty, którzy transformują te informacje z klubu do naszych kibiców. A mam nadzieję, że przychodzi czas, tak jak mówiłem, jeszcze w tym sezonie przychodzi czas, gdy będzie możliwość spotkania i konferencji prasowych i z wami, z dziennikarzami. Też mamy taką nadzieję. Pozdrawiamy serdecznie, panie trenerze. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam, a wszystkiego dobrego. Wzajemnie dziękujemy. Dziękujemy. No i cóż, trener oddzwonił, także idealnie zaczęliśmy. Trener w formie. Chyba dobrze to się widać dobrym nastawieniem, no a to jest chyba najważniejsze, bo wiemy, że przed Śląskiem bardzo trudna runda, ponieważ oczekiwania wzrosły i widzimy już chociażby po zakończonej rundzie, że ciężko je spełnić. I dwa wyjazdy na początek roku do Mielca i do Gliwic. No właśnie, już się nie możemy doczekać, to będzie na pewno szlagier w Mielcu w poniedziałek, tak? Znakomita data. 2 lutego. No teoretycznie to jest przeciwnik, z którym po prostu trzeba wygrać, tak? Z dolnych rejonów tabeli, ale też wiemy, w jaki sposób Śląsk gra na wyjazdach w tym sezonie. No, wydawało się, że odblokowaliśmy się w Bielsku Białej, po czym no, niestety 60 dobrych minut w Lubinie albo 45, różnie można na to patrzeć, kolejna porażka. Tak? To prawda, no, a Stal jedzie na Łazienkowską, strzela 3 gole w ostatnim meczu przed świętami, wszystkie z rzutów karnych, no ale jednak wygrywa, zdobywa cenne punkty i poprawiła tę swoją sytuację przed zimową przerwą. No, trener Leszek Ojczyński to jest chyba patent na sukces i to jest kluczowa postać w tym momencie w Mielcu, której my jako zespół Śląska możemy się najbardziej obawiać, dlatego na pewno nie czeka nas łatwy wyjazd, ale miejmy nadzieję, że przełamiemy tą złą passę na wyjazdach i wygramy już, daj Bóg, żeby w dobrym stylu. Próbowałem dowiedzieć się od trenera Lawiczki tak trochę pośrednio, jaki będzie cel drużyny na ten sezon, ale myślę, że trener odpowiedział tak w swoim, bardzo dyplomatycznie, tak. W swoim stylu, czyli no, idziemy w dobrym kierunku, tak, robimy dalej naszą robotę, ale no, żadnych konkretów tutaj trener się nie deklaruje, ale myślę, że to jest mądre z jego strony, bo faktycznie patrząc na to, jak niestandardowo przebiegały te rozgrywki w tym roku całym, no to ciężko jest tak naprawdę przewidzieć, których piłkarzy będziesz miał do dyspozycji, w jakiej dyspozycji będzie twój rywal, jakich on będzie miał piłkarzy. Czwarte miejsce Śląska w tym sezonie, biorąc pod uwagę to, jak dużo się działo, no to chyba jest dobry wynik. Znaczy, biorąc pod uwagę to wszystko, tak jak mówisz, co się dzieje, to ta czwarta lokata teraz, zimą i ewentualnie na koniec sezonu, już abstrahując od tego, czy ona dawałaby puchary, czy nie, no to oczywiście trzeba wziąć taki wynik. Pamiętamy, jak długo Śląska nie było w ogóle w grupie mistrzowskiej, jak długo na to czekaliśmy i jak te lata odliczaliśmy. Natomiast z drugiej strony patrzymy sobie, jak wygląda tabela. Oczywiście Legia jest liderem, ale przed Śląskiem są też Raków czy Pogoń, blisko jest Górnik Zabrze. No to nie jest taka sytuacja, z której Śląsk nie mógłby wyjść w taki sposób, by na przykład jej nie poprawić, by nie zdobyć więcej punktów od tych zespołów. To był trudny rok dla kibica Śląska, bo z jednej strony były oczekiwania, no w pewnym momencie Śląsk przecież walczył o podium, mówimy jeszcze o poprzednim sezonie, tam była dobra gra jesienią, szczególnie 2019 roku, później na wiosnę już ta gra nie wyglądała tak fajnie, ale wtedy mieliśmy Przemysława Płachetę i on potrafił zrobić coś z niczego. Może nie zawsze, ale miał takie naprawdę dobre mecze jak z Krakowią, Lechem, prawda, był tym motorem napędowym Śląska jeszcze w poprzednim sezonie, ale kiedy spojrzeliśmy dzisiaj na statystykę przed naszym programem, bilans zwycięstw, remisów i porażek, to okazuje się, że my w 2020 roku mamy więcej porażek niż zwycięstw. No i to jest głównie problem spowodowany dyspozycją na wyjazdach, bo chociażby runda jesienna, która niedawno się zakończyła, obnażyła to złe nastawienie, nie chciałbym tego tak nazywać, ale zupełnie dwie twarze, bo przypominamy sobie niektóre mecze domowe, z którymi naprawdę ręce same składały się do oklasków, kiedy Śląsk jak równy z równym, chociażby z Lechem Poznań, znakomity mecz, z Krakowią także dobre zawody, ale także przychodziły spotkania, które chcielibyśmy zapomnieć. I myślę, że to będzie główne nastawienie teraz trenera Lawiczki. Stąd może on troszeczkę nabrał wody w usta, bo zdaje sobie sprawę z tego, że aby oczekiwania, które są już we Wrocławiu naprawdę na bardzo wysokim poziomie, aby je spełnić, no to musi ustabilizować tą formę. Ona musi być równiejsza. Nie możemy sobie pozwalać na
na takie słabe mecze, jak na przykład spotkanie z Legią w Warszawie, bo nie obronimy tego miejsca, ale no, ja ufam trenerowi, że naprawdę wiedzą, co robią i do tego będą dążyć. No, spotkanie z Legią w Warszawie było poprzedzone spotkaniem, wiecie jakim, no już nie wiem, czy chcę przywoływać ten mecz. Jeśli się miało być miło. Miało być miło, masz rację. Jeśli mielibyśmy wspominać jakiś no, najtrudniejszy mecz, tak możemy powiedzieć, chyba minionego roku, to będzie chyba ta porażka, tak, z Wisłą Płock. Karol był na tym meczu. Do dzisiaj dochodzę do siebie, tak, bo to był generalnie taki trudny mecz. No wiadomo, jak stadion w Płocku wygląda, niedziela 12:30, co może pójść nie tak, prawda? No, zapowiadało się fantastycznie, skończyło się tak, jak się skończyło. Kibice Śląska w nowym roku potrzebują po prostu czegoś więcej. Myślę, że te nasze nastroje teraz, takie umiarkowane, Śląsk jest na czwartym miejscu, czyli tak samo jak podczas świąt w zeszłym roku, ale nastroje są inne, dlatego że no, my już gdzieś to widzieliśmy, no wtedy to było takie wow, takie fajne, to było coś nowego po tych latach faktycznie rozczarowań, a teraz jesteśmy na tym samym poziomie, no i jeżeli wiosna to nie będzie jakiś ewidentny progres, no to będziemy mówić o rozczarowaniu, dlatego tak bardzo zależy nam na poprawie w poszczególnych aspektach, dlatego mówimy na początek choćby o tych meczach wyjazdowych. 860 zł już zebraliśmy na naszej zrzutce, a więc już zdecydowanie było warto wyjść z domu, tak, zrobić jest. Coś dobrego, tym razem dla Wiktorii Gebuckiej. Mieliśmy tutaj na czasie pozdrowienia od Grześka, czyli taty Wiktorii. Patrzę jeszcze na czat. Lawiczka jak brzęczek, wyniki są, stylu nie ma. No aż tak bym nisko nie oceniał jednak trenera Lawiczki, spokojnie. Bet System Message uważa, że szerzymy propagandę sukcesu. Jeśli tak uważasz, ok. Sebastian, muszę przyznać, że trener znacząco podszkolił nasz język. Gdzie pan Bugajski chodzi na siłkę, na lockdownie biceps rośnie. To być może, natomiast... Nie wiem, czy możemy mówić, bo to nie do końca legalnie chyba też wykonywałeś. Natomiast trener Lawiczka to faktycznie, na pewno trzeba to podkreślić, że on podszkolił język i myślę, że widać tę różnicę w porównaniu choćby z trenerem Przewelą w Zagłębiu Lubin, który no, jest trochę krócej w naszym kraju, to prawda, ale on jakby zatrzymał się w tej nauce, a trener Lawiczka się rozwija i faktycznie fajnie można z nim rozmawiać. Próbuję jedną rzecz zrobić, żeby nam się ładnie tutaj wyświetlała ta kwota. 870 zł już. Przypomnijmy, możecie licytować te rzeczy, które są za nami. Oprócz szalików, szaliki są nasze, na razie ich nie oddajemy ich na razie. Ja oddałem koszulkę tę zieloną, sezon 2017-2018. Mamy bardzo cenną koszulkę z sezonu 2015-2016. Kiedy ciekawostka, no czterech trenerów miał w tamtym sezonie. Pytanie teraz do Was, zagadka, którzy to byli trenerzy? Bo było ich czterech, sezon 2015-2016, autografy piłkarzy z tamtego sezonu są na tej koszulce. Za moimi plecami widzicie nową koszulkę z poprzedniego sezonu Mathieu Scaletta, ją też możecie wylicytować. Mamy te trzy proporczyki, które wiszą na ścianie, dwa z poprzedniego sezonu, jeden z obecnego. Na odwrocie tych proporczyków są autografy Dariusza Sztylki, więc też fajna wartościowa rzecz. Co mamy jeszcze? Przypomnijmy, kalendarz, oficjalny kalendarz Śląska Wrocław. Kalendarz łączy nas piłka. Proszę bardzo, rok 2021 również. Książkę Sebastiana Mili wraz z jego autografem. I tutaj o, książka myślę, która z autografem dopiero będzie. Był sobie piłkarz Antoni Bugajski, możliwość spersonalizowanego autografu, także naprawdę warto, bo to będzie coś. No i mamy oczywiście także kalendarz Ultras Silesia, tutaj przy pomocy naszego niezawodnego człowieka orkiestry Pawła, także no myślę, że jest o co walczyć, a cel jest... Wpłacamy, licytujemy, także. Słuchajcie, 870 zł już zebraliśmy. Jest super. Przypominamy, te przedmioty otrzymają osoby, które łącznie wpłacą najwięcej na daną skarbonkę. Linki do skarbonek są na naszej stronie, są też w opisie tego filmu. Warto zdecydowanie pomagać. Pozdrawiamy 10-letnią Wiktorię. Jej chcemy pomóc. To co, dzwonimy? Dzwonimy dalej. Tym razem, program na żywo. Tym razem dzwonimy do trenera Pawła Barylskiego. No myślę, że to może być ciekawa rozmowa. Wiemy, jakim gadułą jest trener Paweł Barylski. Witam serdecznie.
panów. Dobry wieczór, panie trenerze. Witamy serdecznie. Redakcja Śląsk.com, Krzysiek Banasik. Karol Bugajski, dobry wieczór. Daniel Żuliński, witam. Jesteśmy na żywo, panie trenerze, na YouTubie, tak jak zapowiadaliśmy. Przede wszystkim dziękujemy za to, że znalazł pan trochę czasu, żeby z nami porozmawiać. Udało się już zregenerować po Sylwestrze? Ja regeneruję się ciągle, także nie ma z tym problemu. Ciągle się regeneruję, także nie ma z tym problemu. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku dla pana Krzysztofa, Daniela i Karola. Zdrowia, spokoju, cierpliwości, trzeźwej analizy, bo to też jest bardzo ważne. I oczywiście dla wszystkich kibiców i braci Śląska Wrocław. Dziękujemy serdecznie, rzeczywiście no to trzeźwe spojrzenie jest dziś jest możemy potrzebne. Je obiecać. Jest potrzebne. Panie trenerze, jak pan będzie wspominał ten 2020 rok, który jest już za nami? No, jeżeli chodzi o ten rok, to on nie był łatwy ze względu na jedną rzecz, na tą epidemię, która nas spotkała. I wydaje mi się, że to była pewna trudność w ogóle nie tylko dla Śląska Wrocław, ale dla wszystkich zespołów grających w Ekstraklasie. Bo to się wiązało z planowaniem, innym zupełnie planowaniem niż w mojej dotychczasowej przygodzie z piłką. Czy rzeczywiście koronawirus, pandemia tak mocno wywróciły do góry nogami i przygotowania do meczów, i przygotowania, te mikrocykle takie, to było dla was bardzo, bardzo trudne, żeby jakoś zareagować odpowiednio? Tak, to było dosyć trudne i tutaj podałbym przykład czterech zespołów: Wisły, Płock, Lechii, Gdańsk, Pogoni Szczecin i nas. I tak naprawdę tak bardzo dobrze poradziła sobie z tym Pogoń Szczecin. Natomiast jeżeli popatrzymy na wyniki Wisły, Płock i Lechii, Gdańsk, która przegrała 4 mecze pod rząd, co się wcześniej chyba nie zdarzyło w historii, to jednak ta falująca forma Śląska Wrocław i te wyjazdy, o których panowie mówicie, które są rzeczywiście jakimś tam problemem, nad którym staramy się ten problem opanować, to jest jednak coś, co wcześniej było niespotykane. Jakie cele przed Śląskiem Wrocław stawiacie sobie w tym sezonie jeszcze? No jest, można powiedzieć, dobra pozycja wyjściowa, tak? Czwarte miejsce to naprawdę jest łatwo zaatakować podium z czwartego miejsca. No i tak jak powiedział wcześniej trener Rawiczka, ja troszkę inaczej, wiadomo, że zarząd, kibice, wszyscy we Wrocławiu będą starali się dążyć do tego i my tak samo, żeby poprawić miejsce z poprzedniego sezonu. Ja na pewno jest to cel progresu, tak to wygląda. Natomiast trudność wygląda w ten sposób, że my cały czas oceniamy Śląsk przez pryzmat 14 meczów tak naprawdę, a w tym samym momencie zeszłego sezonu tych meczów było 21. 14 to jest tak naprawdę niewiele tych meczów jeszcze. Ten sezon się zmienił i na to trzeba też patrzeć w takim czasokresie. To jest o 1/3 meczów mniej. To spowodowała oczywiście epidemia i tak to wygląda. Natomiast wiadomo, że zarząd i wszyscy dążą do tego, żeby Śląsk grał w pucharach europejskich i o tym głośno się mówi, że tak to wygląda. Natomiast zastanawiam się, na ile praca ludzi całego klubu, bo tu mówimy o zawodnikach, o ludziach bezpośrednio zaangażowanych w proces treningowy, ale też wszystkich wokół klubu, nie będzie zaburzona poprzez właśnie te aspekty epidemiologiczne. Panowie, jakieś pytania? Panie trenerze, Daniel Żuliński z tej strony. Ja mam pytanie a propos personalnych. Ja ostatnio nawet zająłem się tym tematem. Chciałem się zapytać o Rafała Makowskiego, bo wiemy, że przychodził do Śląska, wiązaliśmy z nim duże nadzieje, bo trzeba przyznać, że końcówkę sezonu, w szczególności poprzedniego, miał znakomitą w Radomiaku i był motorem napędowym tej drużyny. Proszę mi powiedzieć, dlaczego, wiemy, że też były problemy zdrowotne u Rafała, ale dlaczego na razie nie pokazuje tego potencjału? Dlaczego nie może przebić się do podstawowej jedenastki? Pierwszy punkt to jest to, że to co powiedziałem o tej epidemii. Grał w Radomiaku i skończył sezon bardzo późno. Ja od razu po skończeniu sezonu miałem z nim rozmowę i pytałem
się, czy rzeczywiście już jest gotowy do tego, żeby wejść z marszu do ekstraklasy, bo przecież walczył o awans do tej ekstraklasy na najwyższych bodźcach. Był czołowym piłkarzem tego zespołu. On powiedział, że tego czasu nie potrzebuje, ale jak pokazał czas i to, co się wydarzyło, od razu w pierwszych dwóch tygodniach odniósł uraz przewodziciela. Później przyplątała mu się ta kontuzja, oczywiście koronawirus, przepraszam, a następnie uważam, że te pół roku to jest taki czas adaptacyjny w tych ciężkich warunkach, bo ja uważam, że to jest piłkarz, który ma swoją jakość, ma dużą inteligencję piłkarską i powinien zostać wykorzystany w przyszłości przez nas jako środkowy pomocnik, nie tylko zawodnik na pozycji numer 10, ale może 8, a nawet 6. Nad tym się jakby zastanawiamy i to jest jakby też wyzwanie dla nas, bo wydaje się, że to jest zbyt dobry piłkarz, żeby nie skorzystać z niego. Ale jednocześnie podkreślam, że ta praca była utrudniona, bo tak jak powiedziałem, zawodnicy przychodzący z pierwszej ligi, to jednak są, nie wszyscy wchodzą z marszu, tak jak było to z Przemkiem Płachetą, bo niektórzy muszą mieć troszeczkę więcej czasu, chociażby przypadki Damiana Gąski, czy nawet Kuby Łabojki, który troszeczkę dłużej potrzebował tego czasu, żeby pokazać w pełni swoje umiejętności. Panie trenerze, mówi Pan o tych aspektach epidemicznych, o tych problemach, z którymi musiały się zmagać niektóre zespoły w naszej Ekstraklasie. Wiemy, że były przekładane mecze tych drużyn, o których Pan wspomniał, czyli Pogoni, Lechii chociażby. Wiemy, że w Śląsku też był koronawirus. Przed meczem w Szczecinie ta sytuacja wydawała się najtrudniejsza. Czy był taki moment, może możemy zdradzić tutaj troszeczkę rąbka tajemnicy, uchylić, czy był taki moment jesienią, kiedy faktycznie w sztabie Pan albo trener Lawiczka mieliście taki pomysł, że no chyba wnioskowanie o przełożenie jakiegoś meczu właśnie z powodu koronawirusa to byłby dobry pomysł? Czy wydaje się, że myśmy oczywiście myśleli o różnych rozwiązaniach, ale jakby nie chcieliśmy, mając taką grupę zawodników, mam na myśli też tych młodszych graczy, po prostu grać, bo nigdy nie było wiadomo, co będzie za chwilkę, w kolejnym tygodniu, za miesiąc, za dwa miesiące, tak naprawdę. Podstawowym celem jest to, żeby grać i dawać przyjemność, ten produkt w postaci meczów piłkarskich dla publiczności, zarówno w telewizji, bo oczywiście o stadionach nie możemy mówić, to jest jakiś problem, ale tak jak to się dzieje w innych ligach, czy w Niemczech, czy w Anglii, no chodzi o to, żeby piłka była też jakimś takim elementem, nie chcę powiedzieć rozrywki, oczywiście jest to element rozrywki, ale też dla ludzi, którzy kibicują, którzy są zespołami, żeby oni po prostu mieli możliwość oglądania swoich piłkarzy. Panie trenerze, chciałbym zapytać o kwestię przygotowania fizycznego, bo widzieliśmy, że szczególnie w tych ostatnich meczach, myślę, że to był trudny czas dla zawodników, dla wszystkich generalnie związanych ze Śląskiem Wrocław, łącznie z nami, bo ciężko się oglądało Śląsk w drugich połowach. Czy faktycznie, tak jak już trochę gdzieś tam w opinii publicznej funkcjonuje takie przekonanie, Śląsk po prostu po koronawirusie miał na tyle duże problemy wydolnościowe, że nie był w stanie wytrzymać chociażby naporu Warty Poznań w tym ostatnim meczu? Ja tutaj znowu nawiążę do tego, że w Śląsku ten aspekt epidemiologiczny był jakby kroczący taki. Tam nie było tak, że tak jak Pogoni Szczecin 30 chorób i tak dalej, jest koniec. Tylko to cały czas jakby płynęło i to był jakiś problem, który prawdopodobnie wyjdzie po czasie u niektórych zawodników, ale tacy gracze kluczowi też mieli problemy i to się też przekładało, bo ten aspekt fizyczny jest czysto związany jakby w moim odczuciu też z kontrolą gry, bo wiadomo, że myśmy oddawali w drugich połowach kontrolę nad piłką. I cały czas w sztabie o tym rozmawiamy. Wydaje się, że mamy piłkarzy, którzy potrafią kontrolować grę i lepiej czują się, mając tą piłkę przy nodze i jakby kreując pewne sytuacje, niż broniąc. Natomiast rzeczywiście gdzieś musiał być jakiś problem i o tym cały czas myślimy i zastanawiamy się, bo wynik sportowy jest dobry.
ale żeby być jakby taki dosadny, musimy zdecydowanie lepiej kontrolować grę, szczególnie jeżeli chodzi o drugie połowy, bo rzeczywiście chociażby taki mały aspekt statystyczny, bardzo mało bramek strzeliliśmy, a w ostatnich chyba 6 meczach w ogóle po 75 minucie. Ale czy wy robiliście, nie wiem, badania z zawodnikom pod kątem wydolności jeszcze w trakcie tego sezonu? Czy tam było widać gdzieś ten spadek w tej motoryce? Czy jak nie, to... nie, nie. Ja myślę, że to jest czysto aspekt psychofizyczny. Okej. Okay. Ile nowych twarzy, panie trenerze, możemy się spodziewać w Śląsku Wrocław? Myślę, że kibice czekają na te transfery. Jak popatrzymy sobie na pozycje, jak one są obsadzone, to wydaje się w teorii, że jesteśmy bezpieczni. Natomiast kiedy zaczniemy się przyglądać temu, to wydaje mi się, że kilka luk w zespole jest. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zimą się wzmocnić? A to jest znowu pytanie do dyrektora sportowego i oczywiście zarządu, aczkolwiek ja uważam, że chociażby to spojrzenie na Śląsk przez pryzmat pierwszego i drugiego zespołu, bo to też jest ważne, jakby pokazuje, że ten drugi zespół ma zawodników, bo pokazał pod kierownictwem Piotra Jawnego i Marcina Dymkowskiego kilka osobowości, które mogą być wykorzystane w pierwszym zespole. I po to jest okres przygotowawczy i praca z tymi ludźmi, których się ma, bo uważam, że oni zasługują na to, żeby blisko ich rozebrać na czynniki pierwsze, jak ja mówię, dać im szansę w tych momentach. Oczywiście nie ma ich dużo, bo tych meczów sparingowych nie jest wiele, ale to jest jakby pierwszy kierunek, na który chcemy spojrzeć. Panowie, jakieś pytania jeszcze? Ja chyba już wszystko wiem. Okej, okay, to ja jeszcze, panie trenerze, chciałem zapytać o wyjazdy, bo kibice też często o to pytają. Czy Śląsk już zna odpowiedź na pytanie, co się działo z drużyną podczas meczów wyjazdowych? Ten bilans jest tragiczny w tym sezonie. Bo kiedy ostatnio rozmawialiśmy, prawda, jakieś 2 miesiące tak, temu... Tak, przed rozmową, kiedyśmy rzeczywiście rozmawiali, to sobie rozebrałem na czynniki, rzeczywiście wracałem do poprzednich sezonów i ostatni sezon taki, który... To jest jakiś głębszy problem, o tym myślimy. Ostatni sezon, w którym Śląsk praktycznie był na równi, to był sezon 2011-2012, 29 punktów w domu, 27 na wyjeździe. Czym to się zakończyło, wiecie panowie doskonale, ale później to nie tylko jest problem teraz, to był problem poprzednich sezonów, trenera Urbana, który nie mógł wygrać na wyjazdach i tak dalej. I tu się zastanawiam, czy nie ma to jakiegoś głębszego podłoża, nie tylko w aspekcie przede wszystkim mentalnym może, ale jakby przygotowania całościowego, bo zadania, tak jakśmy rozmawiali, są takie same na wyjeździe i u siebie, ale jakby ten zespół nie gra tak samo i to jest jakby odpowiedź, czy wtedy ten zespół, ja wracam cały czas wtedy, bardzo doświadczony, a dzisiaj troszeczkę mniej może doświadczony, bo mimo wszystko dużo tych zawodników dosyć sporo zagrało, bo chyba 28 zdaje się, czy 26, ze względu na tą pandemię koronawirusa i rzeczywiście to też jest problem, przy tych 14 meczach ze stabilizacją jakąś tam oczywiście, ale to jest jeszcze raz pytanie dla nas i myślę, że tą zagadkę rozwiążemy, bo zawsze staraliśmy się jako sztab szkoleniowy szukać, jeszcze raz szukać różnych rozwiązań i gdzieś tam się udawało te rozwiązania znaleźć. Panie trenerze, czy może nam oraz wszystkim kibicom obiecać, że Śląsk w tej rundzie wiosennej będzie potrafił grać dobrze, bo graliśmy dobrze, ale do 60 minuty. Pytanie, czy może pan obiecać, oczywiście z przymrużeniem oka, czy Śląsk będzie potrafił grać dobrze w piłkę przez 90 minut, tyle trwa mecz? Ja mogę tylko obiecać jedno, zawsze obiecuję to, co jest zależne od nas, że będziemy bardzo ciężko pracowali nad tym, jako całość ludzi związanych ze Śląskiem, żeby tak rzeczywiście było. Bo to jest, jeżeli chcemy osiągnąć nasze cele, to jest warunek konieczny. To ostatnie pytanie od naszego widza. Który piłkarz nie był w stanie uwolnić swojego potencjału w Śląsku w stosunku trening a mecz? No, jest pan w Śląsku już od wielu lat. Czy pamięta pan jakiegoś takiego zawodnika, który świetnie wyglądał na treningach, a nie potrafił tego pokazać w meczach? Pier
pierwszy zawodnik, który mi przychodzi bardzo młody, to jest Piotrek Samiec-Stała, który potencjał ma bardzo duży, ale jeszcze te mecze jakby na poziomie najwyższym nie przekładają się ta jego dyspozycja treningowa na dyspozycję meczową. Ale mam nadzieję, że to jest kwestia wieku i za chwilkę to wszystko będzie przełożone w treningu na mecz. Panie trenerze, a Piotr Samiec-Stalar to jest piłkarz, który wiosną również będzie w kadrze Śląska, czy jakieś wypożyczenie może się szykuje? Jeżeli chodzi o mnie, to mam nadzieję, że będzie to piłkarz Śląska, natomiast decyzję będzie oczywiście podejmowało kierownictwo, nie ja. Natomiast ja uważam, że jest to piłkarz, który powinien zostać w Śląsku, bo mamy jest to piłkarz utalentowany, który będzie dostawał swoje szanse, a mamy zespół drugoligowy, który uważam jest bardzo dobrze prowadzony i tam jest bardzo, bardzo dobry poziom na to, żeby nawet jak nie masz swoich minut w pierwszym zespole, to te minuty łapać w drugim. Zdecydowanie się z panem zgadzam. Byłem obecny na kilku meczach rezerw w tym sezonie i naprawdę fajnie się te mecze ogląda. Zawsze są emocje. Ta jakość też jest na pewno większa niż w trzeciej czy czwartej lidze, gdzie jeszcze niedawno te rezerwy grały. A Piotrek Samiec-Stalar, o którym pan mówił, w tych ostatnich meczach, w końcówce tego sezonu naprawdę dobrze wyglądał, więc może wreszcie się odblokuje faktycznie. No, pamiętamy, że jeszcze przecież trener Tadeusz Pawłowski mówił o nim, że to jest największy talent w Akademii Śląska Wrocław, więc no, niech rozwinie skrzydła, może to będzie jego czas. Dlatego mówimy o cierpliwości, bo to jest zawodnik, przypominam, który chyba debiutował mając lat 17, ma około 20 meczów, a tak naprawdę ma dopiero 19 lat. My chcemy próbować wprowadzać zawodników tak w Hiszpanii, w Portugalii, troszeczkę o tym, żeśmy rozmawiali, inaczej u nas wygląda, także ta cierpliwość jest potrzebna, myślę, że i dla niego, i dla nas wszystkich będzie pożytek. Panie trenerze, dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo zwycięstw Śląska i zdrowia przede wszystkim. Myślę, że to jest najważniejsze. To jest też ważne. Zdrowia dla pana i dla wszystkich piłkarzy sztabu szkoleniowego. Wiemy, że tam też były różne problemy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Serdecznie panom dziękuję. Ja również przyłączam się do życzeń dla panów, dla wszystkich słuchaczy i proszę mocno o wsparcie naszej wspólnej zbiórki, żeby ludzie, którzy są w potrzebie, mogli skorzystać z tej wielkiej hojności. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, panie trenerze. Dziękujemy, trenerze. Do widzenia, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. No i cóż, jak zawsze konkretny trener Barylski, myślę, że... Zawsze miło się rozmawia z trenerem, rzeczywiście duża wiedza i też potrafi ciekawie opowiadać. No ale ja, jeżeli mogę, Krzysiek, ja tu fajny właśnie aspekt podczas tej rozmowy, zresztą trener Lawiczka też o tym wspominał, podoba mi się ta świadomość jakiegoś problemu, tak? Zdajemy sobie sprawę, bo można by było koloryzować trochę rzeczywistość, mówić, że jest naprawdę pod danym kątem lepiej niż jest w rzeczywistości, a tu jest świadomość tego, że Śląsk gra nierówno, że Śląsk od pewnego momentu w meczu oddaje zbyt bardzo pole rywalom, dlatego tak po czasie, bo troszkę zmieniło mi się spojrzenie od czasu zakończenia tej rundy, wydaje mi się, że jest to do poprawienia, no a komu jak nie trenerowi Lawicy ufać w tym, który wyciągnął nas jednak z głębokiego dołu. Tak było. To prawda, jutro 2 lata mijają od momentu zatrudnienia trenera Lawiczki, będzie artykuł na ten temat na Śląsknecie, także przypomnimy te początki. Jedna rzecz jest niesamowita, wyobraźcie sobie, pierwszych 6 meczów trenera Lawiczki w Śląsku, 3 u siebie, 3 zwycięstwa do zera, 3 pierwsze mecze na wyjeździe, 3 porażki do zera. No skąd my to znamy? No pewne problemy pozostają, pewne mankamenty cały czas są obecne. Generalnie Śląsk jest takim zespołem i nierównym, bo z jednej strony te mecze u siebie, z drugiej na wyjeździe, z jednej strony no, te problemy, które fundowaliśmy sobie bardzo często w samej końcówce, z drugiej tylko 3 stracone bramki w pierwszych połowach, w 14 kolejkach, tylko 3 gole straciliśmy w pierwszych 45 minutach, z czego jeden to był gol samobójczy, więc to na pewno zwraca uwagę. No i będziemy czekać właśnie na taki regularniejszy i równie efektywny, bo na to nie możemy specjalnie narzekać Śląsk wiosną. Tak, zaglądam na czat i nie wiem, czy pojawiła się odpowiedź na nasze pytanie, czyli pytanie dotyczyło tej koszulki z autografami piłkarzy Śląska Wrocław z sezonu 2015-2016.
Wtedy Śląsk miał czterech trenerów. Nie wiesz co, chyba pojawiła się odpowiedź z dwoma poprawnymi nazwiskami, było czterech trenerów, także jeszcze czekamy na to w punkt, był chyba trener Urban wymieniony z tego, co widziałem. To jeszcze nie to, ale czekamy. Szukajcie. Blisko, coraz bliżej, no ale... No właśnie, jak tak jesteśmy przy nazwiskach trenerów, za którym trenerem tęskni się z ostatniej dekady? Tak, dekada się zakończyła, mamy nową, to może wspomnijmy trochę o tych trenerach z poprzednich lat. No, jeśli chodzi o sukces, to chyba Orest Lęczyk jest takim absolutnie pierwszym skojarzeniem, a trener, którego wspominamy z największą sympatią i ciepłem, to Stanisław Lewy. No, zdecydowanie, bo myślę, że to jest człowiek, którego nie da się zapomnieć. No, człowiek, który wywoływał jednak w nas pozytywne emocje wbrew pozorom, a trzeba przyznać, że przez pewien czas Śląsk pod jego wodzą prezentował fajny, nowoczesny, miły dla oka futbol. To nie można też tylko przez te względy humorystyczne oceniać trenera. No ale tak, Stanisław Lewy to na zawsze w naszych sercach. Właśnie gdzieś kojarzy mi się, że na Twitterze ktoś napisał, że jakiś czas temu, że kiedy ostatnio Śląsk grał miło dla oka, i jednocześnie było to efektywne. No to wtedy właśnie ktoś przywołał, że była to drużyna Stanisława Lewego. Spotkanie w Poznaniu Demolka to była właśnie za czasów Stanisława Lewego. Miało być Andrzej Kowalanie Śląska, było Lanie Lecha. No i takich meczów nie było dużo za trenera Lawiczki. Tak. A jeżeli chodzi o poprzedni rok, który mecz najbardziej Wam się podobał? Cisza, wymowna. Ja mam kilka kandydatów, ale tu czekam na Was. Nie, no jeżeli chodzi o rok kalendarzowy, no to chyba spotkanie z Lechem. To było coś, co... Tylko które? W tym sezonie, mówię, no na początku tego sezonu, bo wydaje mi się, że to było miłe dla oka, tak? No wymiana ciosów, praktycznie obydwa zespoły bez gardy. Także na pewno to było najbardziej efektowne spotkanie, No ono mi najbardziej jakoś w pamięci utkwiło. Ja zapamiętałem mecz z Wisłą w Krakowie na początku sezonu, wygrany 3-1. Mecz, w którym Śląsk prowadził, stracił gola przed przerwą po samobójczym pechowym strzale Mariusza Pawelca. Natomiast w drugiej części zupełnie się tym nie przejął, nie poddał, strzelił dwa kolejne gole, wygrał z Wisłą, która wtedy też już miała swoje problemy, no ale zwycięstwo przy remonta to zawsze jest coś, co smakuje. Świetny mecz Mateusza Praszelika, asystę, wywalczony rzut karny, dwa gole Roberta Picha, pierwszy gol po powrocie Waldemara Soboty, więc to też był taki mecz wyjątkowy pod wieloma względami, no i zwycięstwo na wyjeździe, trzy gole. Ważne wydarzenie, tak. To ja A dla Ciebie? Dla mnie? Ja jakoś z takim dużą sympatią wspominam ten poprzedni sezon, bo rzeczywiście tam no byliśmy liderem przez jakiś czas. Graliśmy w grupie mistrzowskiej, mieliśmy do przedostatniej kolejki, tak? Walczyliśmy jeszcze o miejsce pucharowe i tam miałem większe dreszcze, że tak powiem, bo tam faktycznie ta stawka była o coś. No, na początku tego sezonu wiemy, że jeszcze jest dużo meczów, że można nadrobić albo coś stracić, tak? Więc ten poprzedni sezon wspominam jednak z większym dreszczykiem w minionym roku. I dwa mecze mi utkwiły w pamięci, z Krakowią u siebie i z Lechem Poznań u siebie. Tak, no ten mecz z Krakowią jedyne zwycięstwo w rundzie finałowej. Tak wtedy sobie rozbudziliśmy apetyty po porażce w Warszawie. Wtedy nadzieje wróciły. No tak, właśnie, tak. Wydawało się, że te nadzieje wracają. Świetny mecz Przemysława Płachety, świetny mecz Erika Exposito. Później był remis z Lechem, który też tak te nadzieje podtrzymywał, ale później porażka pechowa w Gliwicach. Byliśmy z Pawłem na tym meczu i to było takie spotkanie, którego Śląsk zdecydowanie nie musiał przegrać, no ale później już nie udało się wygrać do końca rundy finałowej ani razu. A najgorszy mecz? Poza Płockiem, rozumiem, że szukamy kolejnych. Poza Płockiem to Szczecin też jesienią w tym sezonie, bo to mecze bardzo podobne. To wtedy, kiedy Śląsk miał duże problemy z koronawirusem, tak, prawda? Tak. Matieskale tam wtedy na pewno mecz grało. Mecz wiosenny w Szczecinie 0-0, Erik Exposito rzut karny, niczym Sergio Ramos kiedyś też wcale to nie było przyjemniejsze do oglądania spotkanie, ale czyste konto na wyjeździe przynajmniej. Dla mnie spotkanie z tego sezonu z Legią Warszawa, no na to się smutno patrzyło, tak? Nie podjęliśmy rękawicy, no wyglądaliśmy bezradnie i to mnie tak uderzyło. To wtedy był taki moment, że faktycznie pomyślałem sobie, że trzeba zmienić tą postawę na wyjazdach, bo od pierwszej do 90 minuty widzieliśmy tylko jeden zespół na murawie. Darek Nowakowski pisze, że derby 4-4 z Zagłębiem. To nie w tym roku. Ale no, nie w 2020. Wtedy wystrzał Erika Exposito, tak. Ale też super dla oka mecz. Zaglądam na zbiórkę. Mamy 1370 zł. Naprawdę ładna kwota, ale no to dopiero 22%
do celu, który sobie założyliśmy, czyli 6 tysięcy złotych. Co prawda zbiórka trwa do 10 stycznia, no ale warto. Ale fajnie zaczęliśmy, naprawdę bardzo dziękujemy za każdemu. Nawet wpłacone 5 złotych, złotówka, to jest cudowny gest i wszyscy to wspólnie doceniamy. Fajnie to rośnie, naprawdę. Bardzo szybko tutaj zerkam Krzyśkowi na komputer. Tempo jest imponujące. To cóż, zadzwonimy może do Piotra Celebana. To zawodnik, który myślę, że też ten 2020 rok był pewną sinusoidą, jeżeli chodzi o to, jak często występował na boisku, jak... Któraż to już młodość, tak? Bardzo dobry początek sezonu. Bramki w pierwszych dwóch meczach. Trzy spotkania z golem zakończone, tak, Piotra Celebana. A już niektórzy wieścili koniec Piotra Celebana w Śląsku. Nic bardziej mylnego. No to dzwonimy, pytamy, kiedy? Witam. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Krzysiek Banasik z tej strony, redakcja Śląsk.com. Karol Bugajski, dobry wieczór. Daniel Żuliński, witam. Witam. Piotrek, jak rekonwalescencja po na pewno bardzo sytym i zakrapianym na pewno mocno Sylwestrze, znając Ciebie? Nie. W domu, powiem tak, na pewno się nie przejmowałem jakimiś tam obostrzeniami, bo mam swoje zdanie na ten temat, co oni robią w tym rządzie. Siedziałem w domu z bratem, delikatnie, ale no tak, było wesoło. Udało Ci się. Ale na pewno się nie bałem tego, że gdzieś wyjdę lub coś. Po prostu było już z góry zaplanowane coś i w tym roku sobie odpuściłem. Jakieś fajne prezenty pod choinką były? Tak. Ciężarki. Tak, myślałem, że u Ciebie pewnie ten urlop, to tam nie było odpoczynku, tylko pewnie ciężka praca, bo to pewnie głównie dzięki tej ciężkiej pracy no jesteś tutaj, gdzie jesteś. No na pewno tak. Troszeczkę wcześniej zacząłem niż inni. Trenowałem też, poszedłem na treningi na brazylijskie jiu-jitsu do znajomego, ponieważ znamy się już, on mnie znał, można powiedzieć, jak jeszcze byłem w Pieluchach, bo on razem z moim ojcem trenował judo, teraz przeszedł na brazylijskie, to sobie chodzę do niego i troszeczkę się turlam po macie. Dzisiaj też byłem, więc jest, cały czas jest aktywnie. Jest taki dzień, kiedy Piotr Celeban nie trenuje? Pierwszego. To jedyny dzień w roku, to czyli czekaj, pierwszego, ale w sensie każdego miesiąca po wypłacie, tak? Nie, akurat 1 stycznia akurat też mieliśmy taką rozpiskę, tak, no bo Michał Polczyk rozpisał nam treningi od 28 grudnia, że mamy się ruszać, więc realizujemy ten program, za chwilę się spotykamy no i ruszamy. Piotrek, jaki to był rok dla Ciebie? O, taki różny, o tak. Były lepsze, gorsze momenty, ale powiem tak, podtrzymowałem sobie na swój sposób. Dzisiaj jest nowy i się skupiam tylko wyłącznie na tym, co jest tu i teraz. Bo wiadomo, że trzeba pamiętać to, co kiedyś było, ale to nic nie da, o tak. Najważniejsze, żeby się skupić na tym nowym roku i wycisnąć z niego maksa. Czy zgodzisz się, że to była, że to jak dobrze grałeś w tej minionej rundzie, no bo w końcówce poprzedniego sezonu raczej mniej grałeś, czy w tym jeszcze na początku tamtego roku, czy zgodzisz się, że to było trochę zaskoczenie, jak dobrze Ci szło na tej prawej obronie? Nie, o tak, jeżeli jest człowiek dobrze przygotowany, no to może sobie latać, wiadomo, że już niektórzy, jak tam kolega wspomniał, już do trumny mnie pakowali. Ale no cóż, nie jednego jeszcze zaskoczył, tak. Znam swoją wartość, wiem na czym całe życie pracowałem i co mi dało to miejsce, w którym teraz jestem. Ciężka praca, wiadomo, jak to, tak jak każdy człowiek ma lepsze momenty, gorsze. Ale to nie należy, jeżeli ktoś ma gorszy, to od razu go pakować do trumny i zakopywać, o tak. No, trzeba czasami przetrawić pewne sprawy, problemy, ale i stać czas do przodu i realizować swój plan, który sobie nakreśliłem kiedyś.
A czy właśnie to takie przysłowiowe pakowanie Piotra Celobana do tej sportowej trumny nie napędzało Ciebie bardziej, że po raz kolejny pokaże komuś, że się mylą? No bo wiemy, jak u nas łatwo kogoś ocenić, łatwo kogoś skreślić. Czy to kompletnie Cię nie obchodziło i po prostu robiłeś swoje, nie zwracałeś uwagi, wiedziałeś, że w końcu tą szansę dostaniesz? Powiem tak, gdybym miał 20 lat, to może bym się tym przejmował. Ale już jestem tyle lat w tym zawodzie, i wiem, że dziennikarze bardzo szybko gloryfikują niektórych zawodników po jednym, dwóch meczach dobrze, za chwilę przychodzi kryzys i zaczynają krytykować. Nie ma takiego wypośrodkowania. Ja wiedziałem, że na co mnie stać. Potrzebowałem też dystansu do niektórych spraw, skupieniu się na sobie, na swojej pracy, i efekty były w miarę zadowalające, ale nie jest wiecznie mało, dlatego już przygotowuję się od dłuższego czasu niż ten, to rozpisał Michał Polczyk od 28, tylko wcześniej. No i teraz czekam na najważniejsze, żeby cały okres przygotowawczy, kolejny, o tak, potrenować, dobrze potrenować, żeby nie było żadnego wirusa znowu, bo to wiadomo jak to jest. Piotrek, można powiedzieć, że Śląskowi to, co teraz jest najbardziej potrzebne, to właśnie taki w pełni przepracowany, spokojny okres przygotowawczy, bo wiemy, jak to wyglądało latem, nie było żadnego sparingu, nie było praktycznie możliwości na spokojną pracę. Czy właśnie to miało wpływ na te brakujące fragmenty dobrej gry w ostatnich meczach w starym roku, kiedy trochę fizycznie wam brakowało, choćby w meczu z Wartą, o tym też już rozmawialiśmy? Czy akurat, no na pewno ten wirus ogólnie dotknął to cały świat i w Polsce też to doświadczyliśmy. To inne, o tak, wirus nie był w odwrocie, jak to niektórzy powiedzieli, a wręcz przeciwnie, dopadł i nas. No na pewno w jakimś stopniu, jakiś procent tego, że nie mieliśmy wszystkich do dyspozycji w okresie przygotowawczym. Minęło sparingu, wiadomo, był ten reżim, że trenowaliśmy po dwóch, później po czterech, sześciu i tak dalej. To na pewno musi rzutować, o tak. Mam nadzieję, że teraz zaczynamy i we wtorek mamy chyba badania, no i za chwilę wyjeżdżamy na obóz, że wszyscy pojadą na ten obóz, a nie, że nagle komuś coś wyjdzie pozytyw i będzie musiał zostać i kolejny okres przygotowawczy będzie zaburzony. I na pewno niektórym zawodnikom, którzy też do nas przyszli, taki okres też pomoże. Jak Ty jako doświadczony, bardzo doświadczony zawodnik patrzyłeś na to, jak Wy sobie radziliście w tej końcówce tego roku, szczególnie od 60 minuty, już tej, wielokrotnie to już dzisiaj powtarzaliśmy, prawda, że Śląsk grał dobrze, to Śląsk mógł się podobać, ale do 60 minuty. Skąd to się brało, że w ostatnie 30 minut musieliśmy patrzeć, jak Warta Poznań tutaj na stadionie Wrocław demoluje prawie że Śląska, oddając 16 strzałów w ostatnich 30 minutach? No na pewno jak się ogląda, no to jest jakiś problem od 60 minuty. Jaki, to na pewno trenerzy już przeanalizowali i teraz mam nadzieję, że w styczniu, jak będzie ten 3 tygodnie, może 3-4 tygodnie przygotowań, bo dosyć szybko startujemy, będzie dosyć intensywnie, bo na tym to wszystko polega, bo patrząc nawet w polskiej lidze, musimy więcej trenować, więcej grać i przede wszystkim nie oszczędzać się o tak, bo nie wiem, czy czasami mogła dać się jakaś kalkulacja, że za chwilę koniec meczu lub coś i trzeba cofnąć, żeby bronić, ale to ciężki temat, o tak. Najważniejsze teraz się skupić na tym, co zrobiliśmy wynik. Były jakieś problemy przez całe pół roku, bo to trzeba powiedzieć wprost, co chwilę ktoś wypadał i to nie z przyczyn zdrowotnych. I mam nadzieję, że teraz jak skupimy się na okresie przygotowawczym, i zagramy sparingi, bo to też może powinno pomóc. I w nowej rundzie będzie lepiej, tak, no bo wynik jest okej, ale gra, wiadomo, trzeba od siebie wymagać jak najwięcej, nawet w stosunku do siebie mam dużo krytyki w niektórych sytuacjach i w niektórych momentach, więc to już było, trzeba się skupić na tym, co będzie w najbliższym czasie.
Mamy dwa fajne pytania z czatu. Mateusz pyta, czy celeban boi się COVID-a, czy to COVID boi się celebanu? Powiem tak, mam przeciwciała, czyli przechorowałem. O tak. O, no to przy okazji odpowiedziałeś na inne pytanie, bo Maciej Latko... Przechorowałem i nie wiedząc o tym, o tak, ale nie, czułem się może troszeczkę osłabiony, ale nie było to jakiegoś dramatu, smak, zapach miałem, więc zrobiłem sobie po sezonie przeciwciała, wyszły i teraz no tak naprawdę nie przejmuję się. I nigdy się nie przejmowałem, bo wiem, że jeżeli ktoś się zdrowo prowadzi, to powinien to przejść w mniejszym bądź jakimś tam troszeczkę cięższym stanie, ale wyjść z tego, tak jak z każdej choroby można być. Piotrek, a wejdę tu może Krzyśkowi w pytanie. Czy ty uważasz, że na przykład Ekstraklasa powinna przed tą wiosenną częścią rozgrywek zorganizować może szczepienia dla piłkarzy? Czy piłkarze powinni być w jakiejś uprzywilejowanej grupie tak, by te rozgrywki miały swoją integralność? Czy gdyby taki pomysł padł, to ty byłbyś za? Uważam, że w pierwszej kolejności najważniejsze, żeby starsi ludzie byli zaszczepieni. Oczywiście, ale po tych grupach, po medykach, po grupą. Według mnie i tak większość zespołów już przeszła to, więc można normalnie trenować i no ważniejsze, ważniejsi ludzie, o tak można powiedzieć, którzy potrzebują tej szczepionki, więc ja bym wolał to na końcu, tak. Jeszcze jedno pytanie z czatu. Czy w Śląsku dłużej będzie grał Celeban czy Pawelec? A nie wiem. Nie wiem, jakie ma Mariusz plany w stosunku do swojej osoby i swojej przyszłości. Ja chciałbym jak najdłużej, ale to życie mnie nauczyło, że co chwilę się zmienia, a szczególnie ten ostatni rok, jak się w marcu pojawił wirus i nagle zostało wszystko pozamykane, duża panika. Teraz wszyscy ludzie tak naprawdę podchodzą do tego jak do każdej innej choroby. W większości przypadków, bo tak wiadomo, że czasami się zrobiła paranoja w sklepach, bo to co się dzieje to jest śmieszne, pozamykane siłownie, gdzie ludzie budują odporność, ale to już jest temat rzeka. Dla mnie po części głupota, bo powiedzmy szczerze, byliście w sklepach, chodzicie po sklepach meblowych i w ogóle co tam się dzieje, jeżeli tam jest zachowany reżim, to nie bądźmy śmieszni. 10 razy bardziej dbają na siłowni o zachowanie dystansu i o dezynfekcji narządy, tych przyrządów, więc dla mnie to jest troszeczkę chore, ale trzeba do tego się przyzwyczaić i mam nadzieję, że to wszystko szybko minie i wrócimy do normalności, bo to przede wszystkim każdemu z nas jest potrzebne. No nie wspominając już o stadionach, tak? Jeżeli wpuszczani są ludzie na... Powiedzmy szczerze, grasz, czasami się czujesz jak na sparingu, tak? Teraz puszczają z głośników ten doping kibiców, no to można się fajnie nakręcić, ale czasami to jak się gra, no to patrząc na to, no to jest tak sparing, to nawet na sparingu czasami jest 1000 albo 2000 osób na Oporowskiej, to było większa atmosfera i lepsza niż na stadionie, tak. No miejmy nadzieję, że ci kibice wrócą jak najszybciej, bo faktycznie ta atmosfera no, jest nieporównywalna, kiedy są wrócą kibice. Jak się zaszczepią. Oby jednak szybciej. Tak patrzę w metrykę, nie lubię tam zaglądać, ale jednak no, fakty są takie, że w czerwcu skończysz 36 lat. Ile sobie jeszcze dajesz grania w Ekstraklasie? Zobaczymy, o tak, jeszcze mamy półtora roku kontrakt ze Śląskiem, a co będzie później, nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość. Dopóki zdrowie jest, będę cisnął na maksa, bo mam z tego satysfakcję, jeżeli każdego ranka mogę stać, nic nie boli, iść na trening i patrząc jak jeszcze według mnie kilka lat będę bardziej wydolny niż niektórzy młodzi zawodnicy, więc nie zakładam, ale chcę jak najdłużej. Oby tak było. Życzymy tego. Panowie, jakieś pytania jeszcze? Może Piotrek, ty masz jakieś do nas pytania? nie. No. Jak wy spędziliście semestr? Powiedzcie, mocno było? No, zdołaliśmy się pozbierać na dzisiejszego live'a, także... Aha, no to długa regeneracja. Ja z rodzicami i teściami, więc no nie poszalałem, niestety.
No tak. Jeszcze dzieci za ścianą, także nie było łatwo, ale odbijemy to sobie może w kolejnych latach. Czego ci życzyć? Zrobimy Sylwestra, jak zrobimy wynik, nie? To pewnie, będzie całoroczny wtedy. No mam nadzieję, że doczekam się, że będziesz znowu jakieś tam fajne przyśpiewki w otwartym autobusie śpiewał. Ja nie śpiewałem, ja nie zostałem w Tobie nie udowodnili. No właśnie. Ale piękne czasy rzeczywiście, no fajnie byłoby pod koniec maja, tak? Sezon się kończy pod koniec maja, tak, chyba. Tak. Móc się przejść. Na dzień dzisiejszy tak. Na dzień... No tak. No masz rację. No, może być tak, że coś przeniosą, chociaż no nie wiem, czy w przypadku ze względu na Mistrzostwa Europy, czy jednak to będzie możliwe, żeby tę ligę przedłużyć, chociaż zbyt dużo reprezentantów na tym Euro to my mieć nie będziemy, nie? Z naszej polskiej ligi. Nie, zagramy spokojnie według mnie do końca w normalnych warunkach. Może, mam nadzieję, że tak w kwietniu już kibice wrócą i będzie to dużo lepiej. Czego ci życzyć w tym roku? Zdrowia i powrotu do normalności. To tylko tak naprawdę skupmy się tylko na zdrowiu i powrocie do tego wszystkiego, co było wcześniej, żebyśmy mogli się spotykać normalnie na żywo, odwiedzać znajomych, bo naprawdę ludzie przeżywają dramaty czasami w domach, no, coraz więcej ludzi łapie depresja, więc to jest najważniejsze, tak. No to tego Tobie życzę. Tego ci życzymy, oczywiście. I nam wszystkim, i naszym słuchaczom. Bardzo dziękujemy za to, że znalazłeś chwilę czasu, żeby z nami porozmawiać. W szczytnym celu oczywiście zbieramy pieniądze dla Wiktorii, którą na pewno doskonale znasz. Tak, i mam nadzieję, że jeszcze zagramy kolejny raz śląskowe granie dla Wiki, bo to jest fajna inicjatywa, fajne spotkanie, takie właśnie towarzyskie, które powinno być już co roku rozgrywane. Wiadomo, jak teraz jest, ale mam nadzieję, że to wszystko wróci i będziemy mogli się spotkać i zagrać taki mecz charytatywny, bo to każdemu jest potrzebne. A przy okazji możemy pomóc Wiki, to naprawdę jest kapitalna sprawa. No to cóż, to do zobaczenia na Aporowskiej w takim razie. Do zobaczenia. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Cześć. No i proszę, nawet dowiedzieliśmy się czegoś, czego nie wiedzieliśmy, a o czym sam Piotr Celeban nie wiedział, że przeszedł koronawirusa. Ja myślę, że dużo jest takich ludzi. Na pewno jest dużo, no ale to tylko pokazuje, no wiemy, że Piotr uchodzi jednak za tytana pracy, tak? No i to tak jak w tych słynnych memach z Chuckiem Norrisem, no możliwe, że po prostu koronawirus zobaczył, w czyim organizmie jest i zaraz uciekł, no. Ciekawe, czy Piotr Celeban nie będzie miał nieprzyjemności w klubie, ujawnił, że sam był chory. To wiadomość, która jest tak pilnie strzeżona, że to nie wiem, czy nawet sam zainteresowany może ujawniać. No rzeczywiście, no, wiemy o tym, że bardzo często za każdym razem, kiedy są te komunikaty medyczne, prawda? No, bardzo lakoniczne. Ale wiemy też, z czego to wynika. Rozmawiałem o tym z Tomkiem Szozdą, zresztą w naszym podcaście też szeroko to omawialiśmy. Po prostu takie są wytyczne tej komisji, tak? Tak, medycznej, tak, medyczna. Że no, tych nazwisk podawać nie można. No, gdzieś jednak wiadomo, w ferworze, że tak powiem, medialnej walki, później te nazwiska i tak się pojawiają. Zresztą wystarczy zobaczyć, kogo nie ma w składzie i już sytuacja jest no, prawie jasna, kto tego COVID-a ma. No tutaj myślę, że Piotrek fajnie, że szczerze przyznał, że tego COVID-a już przeszedł i ma, można powiedzieć, z głowy, ma zaliczone, może teraz w spokoju dobrać resztę sezonu. Koncentrować się na pracy, dokładnie. A wydaje mi się, że ta druga część sezonu że może być łatwiejsza dla tych zespołów, które już dużo tych przechorowań mają za sobą. No ale to pokazuje przykład Pogoni Szczecin, która tak naprawdę to było jej szczęście w nieszczęściu, że bardzo dużo osób w jednym czasie zostało zainfekowanych tym wirusem, no i widzieliśmy, że końcówka rundy w wykonaniu Pogoni, no siłą rozpędu niesamowicie finiszowali. No ja liczę, że Śląsk po prostu zaliczy o wiele lepszy start i po dwóch pierwszych meczach już zmienimy zdanie o meczach wyjazdowych, chociażby. No to byłoby coś, gdybyśmy byli faktycznie w lepszych nastrojach po wyjeździe do Mielca i do Gliwic,
To będzie wyzwanie. Zobaczymy, jak Śląsk w ten nowy rok wejdzie. No tak, no będziemy mieć już kilka takich drużyn, kilku takich trenerów, którzy, no nie wiem, no przed meczem będą mogli sobie ręce podać. Teoretycznie, wiadomo, że nikt na to nie pozwoli, ale oni będą po przechorowaniu, tak jak trener Sobolewski czy trener Runiajcz w Pogoni, no oni będziemy mieć takie mecze, no, derbowe, w cudzysłowie, zespoły, które przechorowały. No, zdrowy na zdrowie, takie, takie mamy czasy. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy trochę porozmawiali o drugim zespole Śląska Wrocław, bo to, jak bardzo często podkreślają i trenerzy, i zawodnicy, wszyscy ludzie związani, wszyscy ludzie z klubu, ale myślę, że też kibice, no, że to jest jednak jeden klub, tak? Śląsk Wrocław i Śląsk 2 Wrocław to jest jeden klub, jeden organizm, jak to często chyba Paweł Borowski mówi, bo chyba nie spodziewaliśmy się tego, że Śląsk 2 Wrocław po 17 meczach będzie zajmował siódme miejsce w naprawdę silnej drugiej lidze. Szczególnie biorąc pod uwagę, że początek był taki mocno, mocno rwany. No ale to bardzo dobrze, bo to jest naprawdę trudna liga. Bardzo dobra do ogrywania niektórych zawodników i trener Jawny wraz ze swoim zespołem naprawdę pokazali, że nie trzeba było ich skreślać na starcie. Wiemy, jak przed startem tych rozgrywek też było podejście. Mogliśmy się o tym przekonać, że wiele osób wątpiło w ogóle w sens istnienia takiego zespołu, którego składu nie znaliśmy tak naprawdę do ostatniego momentu, bo były tam spore zawirowania. Udało się to poukładać. Miejmy nadzieję, że to będzie też początek takiego lawinowego wskakiwania zawodników z tamtej drużyny do pierwszego zespołu, bo tego najzwyczajniej w świecie potrzebujemy. No było dużo głosów, że tym rezerwom prowadzonym przez trenerów Piotra Jawnego i Marcina Dymkowskiego trenowan się nie należał ze względu na to, że ten sezon się zakończył przedprogramowo. Natomiast no Śląsk był liderem i Śląsk 2, myślę, że w tej drugiej lidze udowodnił, że to miejsce mu się należy zdecydowanie. No, tam były obawy, że będziemy się bronić tak czterema łapami przed spadkiem. Tak, tak. A tu okazuje się, że Śląsk jest tuż za miejscem barażowym o pierwszą ligę. No to by było coś. To by była kapitalna historia. Wiemy ale też o tym, że to już jest możliwe, że nie jest wymagana ta różnica dwóch poziomów. Tak. I Śląsk 2 Wrocław może grać w pierwszej lidze, a Śląsk Wrocław może grać w Ekstraklasie. To by było niesamowite wydarzenie. Generalnie w tej drugiej lidze mamy tylko dwa zespoły rezerwowa na poziomie centralnym, prawda? Tak. To jesteśmy my i Lech Poznań. No i Lech ma o wiele więcej problemów w tabeli, a spodziewalibyśmy się pewnie zostawiając Śląsk drugi i Lecha drugiego, że to Lech będzie wyżej, bo wiadomo jaka ta młodzież i akademia w Lechu jest. Oczywiście no to siódme miejsce to jest efekt świetnego finiszu jesieni, bo to jest najwyższe miejsce, które Śląsk zajmował w ogóle po awansie w tej drugiej lidze, więc uchwyciliśmy ten moment i zimujemy właśnie na tej pierwszej lokacie poza barażami. Oczywiście, żeby nie zagłaskać jak zawsze, bo będzie nowy rok, będzie dokończenie rundy tej podstawowej, jesiennej, powiedzmy, pierwszej części sezonu w drugiej lidze, wyjazd do Stargardu, zobaczymy jak rezerwy Śląska rozpoczną, no ale oczywiście będziemy trzymać kciuki, bo to byłoby coś, gdyby Śląsk faktycznie w środku stawki albo walczył do końca o miejsce barażowe, ten sezon zakończył. No to pogadajmy trochę o rezerwach Śląska z kierownikiem tej drużyny, który jednocześnie jest asystentem kierownika pierwszej drużyny. Czyli same kierownicze stanowiska. Tak jest, właśnie. Musimy się go zapytać, jak to jest możliwe. Ile ma wizytówek? Czyli dzwonimy do Szymona Mikołajczaka, pseudonim Foka. Myślę, że dużo ludzi zna Znany Szymona. Znany w środowisku, jak to się mówi. Halo, witamy. Cześć Szymon, witamy serdecznie. Panowie, hej. Spełniamy twoje marzenia, bo słyszeliśmy, że zawsze marzyłeś o tym, żeby na żywo wystąpić w naszym programie. Jak się czujesz? Jakie to są emocje? Znaczy, jak zobaczyłem grono osób, do którego mnie podłączyliście, to mi zrobiliście niesamowitą frajdę, bo znaleźliście w jednym programie obok trenera Pawła, trenera Lawicki, Piotrka i Kuby, no to jest naprawdę dla mnie duże wydarzenie i dziękuję wam za to. Czyli miałem rację. Spełniamy marzenia, niesamowite. Szymon, zaczęliśmy rozmawiać o drugiej drużynie Śląska. Ty jesteś kierownikiem tej drużyny, jesteś też asystentem kierownika pierwszej drużyny. No i pierwsze poważne pytanie, tutaj już Daniel zaproponował. Ile masz wizytówek? Jeszcze raz?
Jeszcze pierwsze pytanie Daniel zaproponował, zanim się z Tobą połączyliśmy, ze względu na to, że pełnisz dwie funkcje kierownicze. To pytanie, ile masz wizytówek? Wizytówek? Wiesz co, wizytówkę mam jedną, a kierownika drugiego zespołu, bo to jest przede wszystkim moja główna funkcja i to jest dla mnie priorytet, jeśli chodzi o moją pracę. Oczywiście staram się też pomagać, jak mogę, kierownikowi Słowadzianowi, no ale drugi zespół to jest w tym moje pierwsze zadanie, o tak. Ty właśnie jesteś blisko tego drugiego zespołu. Jak byś podsumował to, co działo się teraz w tym sezonie w drugiej lidze, bo wydaje mi się, że chyba nikt się nie spodziewał, że aż tak dobrze. No, ja powiem szczerze, jak rozmawialiśmy z trenerami na koniec tego roku, po ostatnim meczu, to też powiedziałem, że absolutnie jest to dla mnie duże zaskoczenie. Miło, bardzo przyjemnie było być z tym zespołem w trakcie całej tej rundy i patrzeć na to, jak zespół idzie do przodu, bo naprawdę my z meczu na mecz wyglądaliśmy coraz lepiej. Zresztą byłeś też na tych meczach, jak sam wspominałeś, i myślę, że to widziałeś, że było widać postęp. I tak naprawdę teraz się zastanawiam, jakie jest maksimum tej drużyny, bo coraz częściej zaczyna się mówić o tym, że może się uda zahaczyć tam gdzieś w tej górnej części tabeli na stałe. A jest takie myślenie o tym, jest gdzieś tam taki cel gdzieś, żeby awansować do pierwszej ligi, no to byłoby niesamowite wydarzenie. Na pewno byłoby niesamowite cel. Nie, celem głównym to na pewno jest to, żeby rozwijali się młodzi zawodnicy i jak przez tę moją dotychczasową współpracę byłem z zespołem w trzeciej, w czwartej lidze, to teraz pierwszy raz mogę powiedzieć, że naprawdę zawodnicy mogą garściami czerpać, młodzi zawodnicy z tego grania w drugim zespole, bo pozwala im się to granie rozwijać na tym szczeblu centralnym. To są naprawdę ciekawi rywale, fajne spotkania, dużo doświadczonych zawodników, którzy wcześniej gdzieś grali w naszych ligach. Szkoda, że sytuacja ta zdrowotna spowodowała, że stadiony są pozamykane, bo to też na pewno było dla nich jeszcze dodatkowy plus dla tych młodych zawodników grać w Katowicach przy publiczności, prawda? To też zawsze jest coś, co pozwoli im w przyszłości z większą łatwością grać na stadionach ekstraklasowych. Mówiłeś, Szymon, o rozwoju młodych zawodników w drugim zespole, a jak to jest z rozwojem młodych kierowników? Bo wiemy, że Twoja kariera w Śląsku, jesteś dość znany w środowisku ogólnie, no i dla Ciebie ta praca to spełnienie marzeń i zaszczyt, no ale jakie cele Ty sobie stawiasz w tym klubie, tak? Gdzie jest sufit? Gdzie jest sufit, bo patrząc na Twoją karierę, to jego absolutnie nie ma, no i myślę, że w następnej kolejności będzie trzeba tu rozmawiać z Piotrem Waśniewskim, czy stołek nie jest gorący, bo w ogóle bym się nie zdziwił. Bo jak perspektywy 7 lat pracy w klubie, to uważam, że miałbym powiedzieć stanowisko, na którym bym na pewno nie chciał się w przyszłości znaleźć, to prezes klubu. Naprawdę ciężka praca i trzeba doceniać robotę aktualnego prezesa, bo to naprawdę to jeszcze w szczególności chyba w klubie miejskim to jest jeszcze trudniejszy orzek do zgryzienia. Więc tutaj absolutnie się wymieni kraje. Czyli jest praca, której byś nie przyjął po prostu. Zdecydowanie nie. A jeśli chodzi, ja nie stawiam sobie żadnych celów. Wiem, że to zabrzmi patetycznie, ale moim celem jest to, żeby wykonywać pracę tak dobrze, żeby inni oceniali, żeby widzieli, że coś swoją osobą wnoszę do tego klubu. I to jest mój cel. Szymon, setki, tysiące kilometrów przejechanych przez Ciebie w 2020 roku, pisałeś o tym w ostatnich dniach na Facebooku, Twitterze, tak. Podsumowując ten rok, no to na pewno masz jakąś ciekawą historię, coś, co najbardziej zapadło Ci w pamięć spośród tych wyjazdów, choćby może mecz, ja zaproponuję, we Wronkach, na który rezerwy Śląska się spóźniły w listopadzie. Co tam się działo? Co tam się wydarzyło? Ciebie chyba nie było na tym meczu, ale co się działo? Właśnie, wtedy byłem zamknięty w domu. Kwarantanna akurat dopadło mnie. Ja wtedy musiałem odchorować swoje 10 dni, bo minęły mnie dwa mecze do Krakowa i do Wronek właśnie.
tam no, błąd komunikacyjny, myślę, gdzieś to troszeczkę właśnie to, żeby nie chodzi o to, że mnie zabrakło, ale ze względu na to, że gdzieś tam nie byłem. Ale pojechaliście do Poznania zamiast do Wronek, czy nie, jaki nie, błąd? Nie, bo Wronki, od wjazd do Wronek z naszej strony, gdzieś jest remontowany, jakiś most remontowany i trzeba było objechać dookoła. Tutaj gdzieś tam się zabrakło komunikacji, powiedzmy. Na przyszłość myślę, że wciągniemy wniosek, będziemy dojeżdżać. A może nie będziemy wjeżdżać, bo może zagramy bilet lider niż rezerwy Lecha w następnym sezonie. No to ja trochę podbiję pytanie Karola. Jakiś taki. A właśnie, no ty też wyjeżdżasz przecież na mecze Ekstraklasy, prawda? Nie, czy jeżeli chodzi, jak pytania, to na pewno jeśli chodzi o takie najfajniejsze moje wspomnienie, to jest na pewno ta niedziela, gdy graliśmy z drugim zespołem w Pruszkowie, a po południu graliśmy pierwszy zespół w Wrocławiu z Rakowem. I udało mi się oba mecze na obu meczach być i w obu meczach wygraliśmy. Naprawdę to właśnie jak mówiliście, gdzieś ten Śląsk to nie jest zwykła praca dla mnie. I takie dni, gdzie pracujesz, przy tych zespołach, przy których pracujesz, czy zawodnicy, gdzie widzisz ich na co dzień i oni wygrywają dla Śląska mecze, tutaj właśnie dwa zwycięstwa w jeden dzień, to naprawdę takie dni zostają w pamięci na pewno na długo, jeszcze nie powiedzieć na zawsze, prawda? Co się dzieje w autobusach Śląska, Wrocław, kiedy jedziecie do Płocka, do Warszawy, do Szczecina i tak mógłbym wymieniać jeszcze, co tam się dzieje, że później Śląsk gra zupełnie inaczej niż u siebie? No to ja ci nie mogę na to pytanie do końca odpowiedzieć, nie dlatego, że się wydługuję, tylko dlatego, że ja jeszcze busem ze sprzętem. Takie masz alibi, okej, okay. No czyli, dobra. Czyli lambada generalnie, sekcja lambada. Sprzęty wygrasta i tutaj jeszcze zawsze z Krzysztofem Bukowskim, psychoterapeutą, który nam dodatkowo pomaga, jeszcze czasami poza swoją tutaj pracę wychodzi, żebyśmy tutaj byli jak najlepiej przygotowani, prawda? To może jeszcze o COVID-a zapytamy, bo wiem, że ty zajmujesz się w klubie kwestią koronawirusa. Jakie jest twoje spojrzenie na ten temat? To jest ciężkie, naprawdę, bo wiele razy rozmawiałem, czy wiadomo, każdy wie, gdzie w Śląsku pracuje, wiele osób się tylko interesuje, czy pytają tak jak wy, każdy chce, szuka jakichś przyczyn, gdzieś tak rozmawialiście, że ta dyspozycja nie była taka zawsze, jak zawsze oczekiwaliście, każdy oczekiwał, ale to naprawdę ten koronawirus to dał nam się strasznie, to znaczy my byliśmy pierwsi przed tym klubem, któremu się przytrafiło, my na początku jakby też wiecie jak to jest, jak na początku coś dotyka, no to jeszcze te wszystkie procedury nie są dopracowane, więc jakby nie chodzi o nasze klubowe, wewnętrzne procedury, tylko nawet te generalne. Ta komisja medyczna działała na bieżąco, ona na bieżąco korygowała to, co ma być. Na początku, jak nas ten koronawirus był, to my wszystko robiliśmy po prostu jeszcze bardziej starając się zabezpieczyć z każdej strony. Dlatego myślę, że mocno nas to w tym sezonie poturbowało i naprawdę to było ciężkie zarówno dla trenerów, zawodników, ale też dla kierownika, dla kierownika Sobodzian miał naprawdę to co chwilę gdzieś mu wyskakiwały kwestie te organizacyjne, bo non stop jakieś zmiany, bo trzeba było co chwilę działać na bieżąco, po prostu korygować kwestie hotelowe, wyjazdowe, organizacja inaczej autokaru, żeby nie jeździć tym autokarem, pilnować tych 50% miejsc. No dużo takich rzeczy, które jakby na pewno są zupełnie niewidoczne. Ale tak jak słuchałem Piotrka, to mam nadzieję, że większość drużyn już ma w dużym stopniu to za sobą i że będzie troszeczkę lepiej to wyglądało w następnej rundzie. No i ta szczepionka też na tyle spowoduje powrót do normalności, że przede wszystkim kibice wrócą na stadiony, bo tak jak Piotrek powiedział, to choćby nie wiem jak profesjonalnie podchodzić do zawodu, to myślę, że piłkarzom jest dużo ciężej się tam
znieść na wyżyny swoich umiejętności, gdy po prostu gra się przy pustym stadionie, prawda? A jeśli chodzi o te organizacyjne tematy, to też no, nawet ten obóz teraz, to gdzieś tutaj dużo jest różnych tak, rzeczy, których w poprzednich latach nie było w kwestii organizacyjnej, żeby wszystko zabezpieczyć, żebyśmy mogli w komplecie pojechać i wrócić z tego obozu, prawda? Trudny czas przed Śląskiem, trudna rola, myślę, że też twoja jako asystenta kierownika, jako kierownika drugiej drużyny, też osoby, która w klubie no, trochę tam organizuje ten temat koronawirusa, że tak powiem. Cóż, życzymy ci jak najmniej pracy, szczególnie w tej... Ale czy też sztab medyczny, to też trzeba podkreślić, tutaj akurat przedstawicielem czy też sztabu to Krzysiek Bukowski znowu bardzo dużo gdzieś tam... Tak naprawdę to te pierwsze dni to byliśmy na telefonach non stop, prawda? Tu Krzysiek cały czas gdzieś między zawodnikami, sztabem, zarządem, czy jeszcze z Panepidem, żeby to wszystko funkcjonowało i żeby można było normalnie przygotować się do meczu, choć tak naprawdę normalnie nie było. Szymon Mikołajczak, twoje funkcje i twoje etaty już wymieniliśmy, nie będę się kolejny raz powtarzał, ale warto przypomnieć, że Szymon również organizował nie wiem czy jedną, czy więcej akcji dla Wiktorii. Były dwie akcje, ale środkowe, jeśli chodzi o granie, to było jedno. Raz się tylko udało nam zebrać, ale słuchałem wyraźnie w Piotrze i tutaj jak tylko wróci znowu ta normalność, to się Piotrkowi od razu przypomnę i myślę, że pokazujemy kolejny taki mecz. Myślę, że fajny byłby mecz właśnie piłkarza na dziennikarzy, to wtedy piłkarze mogliby wykartkować się szybko. Wyżyć się na nas. A jeszcze ja byłem bramkarzem, oczywiście w cudzysłowie pozdrawiam wszystkich kibiców Unii Bardo. Byłem w drugim zespole. Pamiętam ciężki mecz bardzo. Strasznie nam początek był taki bardzo, bardzo ciężki, w ogóle strasznie wtedy biało i dupy nam nie szło i taka przypadkowa bramka Kuby Kierkiewica otworzyła ten mecz, później chyba wysoko, 3-0, nie, 3-0 chyba skończyło wtedy, a drugi mecz to już wygraliśmy chyba 7-3, albo nawet 9-3. W całym razie dwa zwycięstwa, ale to pierwsze było takie naprawdę, że do 60 minuty strasznie się męczyliśmy. Ale to jest już kończąc, ale to jest niesamowite, że jeszcze niedawno druga drużyna śląska musiała walczyć na boisku w Bardzie, a teraz na przykład będzie walczyła na stadionie GKS-u Katowice, prawda? Albo Motoru Lublin, prawda? Albo Motoru Lublin. Kilka ciekawych firm jest w tej drugiej lidze, więc naprawdę to pokazuje ten niesamowity postęp. Bez jakichś transferów, bez nowego właściciela. Z reguły jak tak szybko się robi awanse, to przychodzi nowy właściciel, nowi zawodnicy, a tutaj wielu zawodników jest jeszcze z tych czasów czwartej ligi, prawda? No, ja myślę, muszę jedno rzecz powiedzieć, bo tam często gdzieś tych naszych młodych zawodników się przekreśla, bo w tej ekstraklasie nie dali jeszcze tyle, ile mogli, ile potrafią, ale ja wiem, że niektórzy tutaj chcieli, że to zawsze było tak, że 17-latek wchodzi i od razu robi różnicę, ale właśnie popatrzmy na to, jak ci młodzi zawodnicy się rozwijają pod kątem tego, bo to jest praktycznie niezmienny skład. To są ci tam ich chłopacy, którzy grali w czwartej lidze, teraz grają w drugiej lidze. I oni idą cały czas do przodu i też trzeba to docenić i dać im troszkę być cierpliwe, bo myślę, że na pewno ktoś z tej drużyny, która w tej chwili gra w drugiej lidze, da nam jeszcze radość, jeśli chodzi o pierwszy zespół. I tutaj widać zarówno postęp zawodników i trzeba też docenić pracę sztabu tego zespołu, czy trenerów Jawnego, Dymkowskiego, po Parusach, Jęczuka. Tutaj naprawdę to trzeba patrzeć od tej strony, że naprawdę idziemy. Ci młodzi chłopcy idą cały czas do szoku. Szymon Mikołajczak, dziękujemy serdecznie za znalezienie czasu na rozmowę z nami. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Brawo za akcję. Trzymajcie się i żebyście mieli jak najwięcej powodów do radości. Dzięki Śląskowi Wrocław pierwszemu, drugiemu. Byśmy w maju, jeśli chodzi o pierwszy zespół, i w czerwcu, jeśli chodzi o drugi, mogli po sezonach usiąść i powiedzieć, a to był dobry rok. Dzięki serdecznie. Tobie też tego życzymy. Jeszcze jedną rzecz chciałbym ci podziękować za pomoc w zorganizowaniu niektórych tych pamiątek. Oczywiście też to są rzeczy od klubu.
przekazałeś je w imieniu klubu, ale dzięki serdecznie za zaangażowanie, za przekazanie tych niektórych tutaj przygód. Dam za inicjatywę, za to, że jak tu powiedziałeś, ty właśnie, że warto było być w domu, bo już bez względu na to, jaką kwotę wydacie, już wybraliście tyle, że warto było coś takiego zrobić. Gratulacje. Dokładnie tak. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dajcie. Trzymaj się. Pozdrawiamy, cześć, trzymaj się. Pozytywna postać Śląska na pewno, bardzo charyzmatyczna. Dobry duch. Dobry duch drugiego zespołu. No to też może być ta przyczyna sukcesów, tak? Znakomita atmosfera. No na pewno wiemy na tych filmikach pomeczowych z szatni po zwycięstwach no, drugiej drużyny. Tam nudy nie ma. Szymon wykorzystuje swoje doświadczenie. No przecież przez nie wiem ile czasu, ale przez kilka lat. Tutaj może Paweł, który siedzi za aparatem, on podpowie. Przez kilka lat Foka był gniazdowym Śląska Wrocław, tak? Dobrze pamiętam? Czy kilka? To nie pamiętam, ale z dwa lata na pewno. To już jest kilka. To już jest kilka. To już jest kilka, dokładnie tak. Więc wykorzystuje to doświadczenie i jak ryknie w tej szatni, to rzeczywiście młodzi na patrz, młodzi chcą tam dołączyć do tych śpiewów. A propos tych zawodników, którzy wyróżniają się w rezerwach, to ja na pewno dostrzegłem takich dwóch. To był Oliwier Wypart. I ktoś nam za chwilę pewnie przypomni na czacie, taki młody zawodnik na prawej obronie się pojawił w ostatnim meczu, ale niestety zgubiłem jego imię i nazwisko, Maruszak bodajże. Ktoś tam przypomni za chwilę na czacie. To liczymy na czat. To naprawdę, i to fajne pozycje, bo lewy obrońca i prawy obrońca, no więc pozycje, na których no z reguły raczej wiecznie deficyt. Liczymy na transfery bardziej niż na wychowanków, a tu jednak oni mają potencjał, pokazali to. To co, dzwonimy do Włoch? Przechodząc płynnie, dynamicznie. A to może zanim zadzwonimy, to jedna rzecz jeszcze. Na Twitterze mogliście głosować na drużynę roku, czyli zawodników najlepszych na danych pozycjach w minionym roku i tam mogliśmy trochę podywagować i mogliśmy trochę powspominać piłkarzy, których już nie ma w Śląsku Wrocław. Dużego zaskoczenia nie ma. Mówiąc szczerze, to ja jeszcze przed rozpoczęciem tego głosowania właśnie taką jedenastkę można było w ciemno strzelać. Typowałem. Ewentualnie zastanawiałem się, jakie jest poparcie dla Krzysztofa Mączyńskiego, bo tam jednak dużo gorzkich słów ze strony kibiców w jego stronę się pojawiło. Ostatecznie no Krzysztof Mączyński dużym poparciem się cieszył w tym głosowaniu i on występuje obok Jakuba Łabojki w tej naszej drużynie roku, a więc no tak prezentuje się ta jedenastka, nie będziemy wymieniać po kolei, bo ją widzicie. Jak wy to skomentujecie? Na papierze jedenastka na europejskie puchary, tak? Czy na taką lokatę pewnie jakąś Śląsk ma teraz. Myślę, że to są piłkarze, którzy... To, co też warto podkreślić, generalnie to jest kadra, która jest w miarę stabilna. Tutaj nie ma wielkich zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. Oczywiście nie ma Przemysłowa Płachety, nie ma Kuby Łabojki, a Wojciech Gola jest kontuzjowany. Natomiast poza tym, no i wiadomo, że Matusza Putnowskiego nie było w ostatnich meczach, ale na co dzień on jest, wskakuje Mateusz Praszelik. Generalnie to był stabilny rok, jeśli chodzi o granie Śląska, o tych piłkarzy, których miał do dyspozycji trener Witesław Lawiczka. Były pewne eksperymenty, mówisz o tym, że na bokach obrony mamy deficyt, no i właśnie tak jest w tym przypadku. Nie mówię o deficytach, ale o tym, że mamy tych importowanych piłkarzy na bokach, Dino Sztyglec, Lubamo Musonda dołączyli do Śląska niedawno, a Musonda w ogóle został w 2020 roku prawym obrońcą i też miał mecze, w których się uczył, mecze, w których było widać gołym okiem, że tego doświadczenia trochę mu brakuje, ale koniec końców no, on się tam okazywał po prostu potrzebny. No tak jak tu Karol słusznie zauważył, stabilizacja, coś czego brakowało w ostatnich latach, tu jest to idealnie przedstawione, tak? Mówimy o, no większość z nas raczej w dziesiątkę by trafiła w tym składzie i mnie na przykład bardzo buduje takie wejście smoka Mateusza Praszelika, tak? Zawodnika, który był temu zespołowi potrzebny, kogoś, kto jednym zagraniem potrafi uruchomić kolegów, to zresztą liczby też o tym świadczą i ja mam nadzieję, że on będzie się tak dalej rozwijał i w niejednej takiej jedenastce jeszcze będzie w barwach Śląska. Jak patrzę na tę jedenastkę, to mam taką myśl, że znaczy myśl, no to jest fakt, że w tej drużynie jest tylko jeden nowy zawodnik, tak, to jest Mateusz Praszelik. Tak. Wszyscy pozostali to są zawodnicy z poprzedniego sezonu. O czym to świadczy?
No może to jest stabilizacja, nie? Jest, można powiedzieć. Mało zmian w składzie było na pewno takich znaczących. Jest jakaś stabilizacja. Jest też to, że zeszły sezon traktujemy jednak w kategorii wygranej, tak? Śląsk po wielu latach pałętania się w dole tabeli nagle znów wskoczył do tej czołówki. No i chcąc, nie chcąc mamy do tego sentyment. Z kolei ostatnie tygodnie takie wokół Śląska no, nie były jakieś najmilsze dla piłkarzy. No, nie, na pewno nie robiło im się miło, kiedy czytali, słyszeli różne opinie na swój temat, więc może stąd to się bierze, że jednak większym sentymentem darzą jeszcze drużynę z poprzedniego sezonu. No ale aktualny zespół ma także pół roku na udowodnienie tego, że kibice czasami się mylą. Tak, tutaj fajnie Sox pisze na czacie, że świadczy to jednocześnie o stabilizacji i braku rozwoju. No, można myślę, to wypośrodkować, to jest tak. Temat pewnie na podcast, tak? To jest temat tak, na podcast, tak. Moglibyśmy o tym sobie podyskutować dłużej. Ale fajnie, Karol, powiedziałeś, że faktycznie to jest taki zespół, który mógłby atakować europejskie puchary. Myślę, że jeśli do tej ekipy dołączylibyśmy właśnie jeszcze Jakuba Łabojkę i przede wszystkim Przemysława Płachetę, który za chwilę prawdopodobnie awansuje do Premier League, jego Norwich jest tam na szczycie. Płacheta, proszę. Mogłoby to naprawdę ciekawie wyglądać. A po odejściu Jakuba Łabojki, no mi trochę brakuje takiego zawodnika, który byłby typową szóstką. Diego Żivulić już wiemy, że jest praktycznie dwoma nogami poza Śląskiem Wrocław. Co prawda ma kontrakt obowiązujący do końca tego sezonu, ale on już w Śląsku no to jest nie zagra. Związek aktualnie. Ani Krzysztof Mączyński, ani Waldemar Sobota, ani Maciej Połaszewski nie są typowymi szóstkami, jaką był Jakub Łabojko. Trochę tutaj ta dziura moim zdaniem jednak po tym transferze jest. To jest to brakujące ogniwo, do którego dzwonimy, no zapytamy, może będzie miał ochotę wrócić do mistrzowskiego Śląska. Zobaczymy. Dzwonimy do Kuby Łabojki, aktualnie zawodnika Bresci. Do tej pory darzony wielką sympatią w Śląsku, także... Halo? Buonasera! Buonasera. Witamy serdecznie. Jakub Łabojko jest naszym gościem. Krzysiek Banasik z tej strony. Karol Bugajski, dobry wieczór. Daniel Żuliński, witaj. Witam. Kuba, jak ci mija wieczór? Spokojnie, po treningu poranny, za wieczór zarzeszony. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że brakuje ciebie w Śląsku Wrocław, w tym obecnym, że Dariuszowi Sztylce niekoniecznie udało się wypełnić, czy w ogóle całemu klubowi niekoniecznie udało się wypełnić lukę po twoim odejściu. Skusiłbyś się może na jakieś wypożyczanie teraz zimą do Śląska? Nie, na ten moment bym przewalczył o pozycję w Bresi. Wydaje mi się, że jest sporo meczy do grania. Chciałbym to sobie odpowiedzieć na pewno jeszcze tutaj we Włoszech. Jak ty podsumujesz to pół roku, niecałe pół roku, które spędziłeś we Włoszech w Bresci. Co cię tam zaskoczyło pozytywnie, a co negatywnie? No to trzy miesiące dopiero, więc na pół roku, to czy w połowie września. No, na pewno była mentalność luźniejsza, luźniejsza niż w Polsce. Więcej luzu, spokojnego podejścia, czasu na wszystko. Jeżeli chodzi o takie stricte boiskowe rzeczy, to wyższa jakość na treningu, większa intensywność treningu, no ale też sporo zmian trenerskich. Nie wiem, czy tak tylko wygląda u nas w klubie, czy też w całej lidze. Nie myślę, że tego określić. A za czym tęsknisz, wracając na chwilę do Śląska, do Wrocławia? Brakuje ci czegoś tam w Bresci? Mam na myśli oczywiście klub, zespół, niekoniecznie miejsce do życia, bo jesteś w pięknym miejscu. Wrocław też jest pięknym miejscem do życia, ale na pewno ta słoneczna Italia pewnie jest bardziej sympatyczna. Czego ci brakuje w kontekście klubu? Ludzi w klubie, atmosfery w szatni, takie jeszcze do końca jest. No tak, językiem włoskim, więc na razie
A Kuba, jeżeli mógłbyś nam powiedzieć, tak wracając na boisko, jakie największe różnice zauważyłeś po tych kilku miesiącach we Włoszech, czego brakuje u nas, a czego na przykład mogliby się nauczyć także tamtejsi zawodnicy od naszych ligowców? No to może zacznę od końca pytania. Przede wszystkim, jeśli chodzi o strukturę klubu, no to organizacyjnie, no to polska liga, polskie kluby, to no, cztery półpółki wyżej tutaj kluby włoskie. No, tak, jeśli chodzi o organizację wszystkich rzeczy, wyprzedzę, no to tutaj jest ciężko. No, za dwa dni mamy mecz, a dalej nie wiemy po meczu, ile dni wolnego mamy. Nie da się nic zaplanować, nie wiadomo, kiedy jest mam wolne, kiedy można wrócić, czy nie można wrócić. Niektórzy rodzin swoich nie widzieli naprawdę przez pół roku, bo wtedy mam tylko Włosz, tylko też mam przekrawiacy. Więc organizacyjnie średnio tak, ale drugoligowa półka bym powiedział. A jeżeli chodzi o jakość zawodników, to po prostu lepsi są po prostu na tym, tak ciężko to określić, czy po prostu tak całościowo ogólnie poziom jest wyższy. Jeżeli też chodzi o trenerów, no to każdy gdzieś ma swój styl taki, który chce po prostu wprowadzać od razu w drużynie, nie ma takich półśrodków, od razu wchodzi trener do szatni i mówi co tak naprawdę chce grać. Teraz mamy trenera, który co mecz zmienia taktykę na mecz, co mecz gramy innym systemem, no już 6 meczy tego kadencja, wydaje mi się, że wszystkie formacje, jakie są możliwe do wymyślenia, już tutaj przeszedłem przez nie, więc tak naprawdę odkrycia jeden na jeden na całym boisku po 3-5-2, 3-4-3, 4-1, 4-1, 4-4-2, no wszystkie możliwe formacje już tutaj miałem do tego trenera. Wcześniej był Urugwajczyk, który preferował tylko i wyłącznie gry. Cały czas było w formie gier wszystko, czy to takich taktycznych gier, czy po prostu małych gier. A do trenera, którego przychodziłem, no to były bardzo długie treningi biegowe, motoryczne, tak dużo spędzaliśmy czasu na siłowni, też na boisku, sporo taktyki, natomiast nie taki szczegółowy, ale taki ogólny. Także no, tutaj każdy trener, który tutaj był, to wyróżniał się, coś się wyróżnił. Wydawało się, że to w Polsce często zmienia się trenerów, ale jak spojrzymy na to, ilu miałeś trenerów już w Brescii przez te kilka miesięcy? Trzech takich, którzy byli dłużej, a jeden prowadził asystent. No właśnie, tam widzę, że przez 3 dni był formalnie trenerem twoim. To jest dla ciebie pewnego rodzaju zaskoczenie, że taka karuzela w Brescii trenerska się pojawiła? No tak, po 3-4 latach spędzonych na poziomie centralnym miałem tak naprawdę 3-4 trenerów, jeśli liczyć trenera Baryckiego. No bo to trener Pawłowski, też Laliczka i trener Baryski przez 2 mecze, no to tak tylu trenerów, ile miałem przez 4 lata, mam tutaj przez całe 4 miesiące w Brescii, no to jest to duże zaskoczenie i duża zmiana, jeśli chodzi o takie boiskowe życie. No. Patrząc przez pryzmat tabeli wyników Brescii, to chyba nie do końca możecie być zadowoleni. No, jesteście spadkowiczem z Serie A. Wydawało się, że Brescia będzie w czubie Serie B, żeby szybko wrócić do tej najwyższej ligi we Włoszech. To jest zawód, duży zawód, czy patrzycie na to, że jeszcze pół sezonu przed wami? No na pewno jest sporo meczy, jest 38 kolejek, więc tych meczów jest sporo. Są jeszcze baraże, więc tak naprawdę do końca można walczyć o miejsce barażowe i później o awans do Serie A. Natomiast no, ciężko też oczekiwać jakichkolwiek wyników, jeżeli co chwilę się zmieniają trenerzy i każdy ma inny pomysł. Inni zawodnicy grają, też sytuacja covidowa.
kanady 15 osób. Także no, no na pewno wyniki nie są zadowalające, natomiast sezon jest długi i ten okres teraz grudniowy był bardzo wymagający, bo to 4 tygodnie, 8 spotkań. Graliśmy po drugim dniu świąt, dzień przed Sylwestrem i znowu zaraz teraz 4 stycznia gramy. Mamy 3 dni wolnego i od nowa ruszamy z przygotowaniami do kolejnych meczów, więc sezon kończy się w maju bądź przed końcem maja. Jeśli by się udało dostać do baraży, więc czasu jest sporo, meczów jest sporo, można nadgonić ten górną połówkę tabeli. Kuba, Filip Jagiełło, były piłkarz Zagłębia Lubin, jest również graczem Breszci. Jak wy sobie te relacje układacie? Czy jesteście kolegami, czy jednak jakieś antagonizmy wrocławsko-lubińskie dają jeszcze o sobie znać? Czy trzymacie się i wszystko jest w jak najlepszym porządku? No, tutaj nie ma żadnych antagonizmów. Jeśli bym był może wychowankiem Śląska Wrocław, to może by tak było. Natomiast spędziłem 2,5 roku we Wrocławiu, ale takim mega kibicem nie jestem, w sensie no, nie uważam się za takiego, więc ciężko, żeby to było, natomiast jakieś tam czasami do cienkiej uszczypliwości sobie przyprawiam. Natomiast jesteśmy sąsiadami przede wszystkim, mieszkamy prawie jak w hotelu, bo mieszkamy drzwi, często spędzamy wieczory, spędzaliśmy święta razem z naszymi dziewczynami narzeczonymi, więc naprawdę jestem bardzo dobrym kolegami. Codziennie jeździmy razem na treningi. Często Filip mi pomaga z językiem włoskim, także naprawdę bardzo dobrze tutaj się złapaliśmy i fajny kontakt między sobą. Teraz będziemy jechać na 3 dni razem i się rozpocząć. Ta relacja jest bardzo pozytywna. Wspominając trochę twój pobyt w Śląsku, już tak na zakończenie naszej rozmowy, kto był takim największym wariatem w szatni? Czy pamiętasz może, nie wiem, jakąś taką ciekawą, śmieszną sytuację, która się działa w szatni Śląska? Było dużo osób trzymających atmosferę. Michał Srabkin z Wojtkiem Gołą na pewno byli pozytywnymi postaciami. Kamil Tankowski, no było w tym sezonie, kiedy robiliśmy piąte miejsce, naprawdę była bardzo dobra atmosfera i było kilka osób, które w szatni trzymały atmosferę, ale na pewno wyróżnić może Michała Krawca. No myślę, ale tak jednej sytuacji konkretnej ciężko się przypomnieć. Myślę, że te takie kandydatury się spodziewaliśmy. Michał rzeczywiście człowiek z dystansem do siebie, do życia, więc na pewno ubarwiał wam codzienność w szatni. Czego ci życzyć w nowym roku? Zdrowia przede wszystkim, no i spełnienia marzeń, a niedługo będzie nasze wesele w czerwcu z narzeczoną Pauliną, więc szczęścia nowej drogi życia. No to tego życzymy. A którego czerwca? Czy przypadkiem to nie będzie w trakcie Euro 2021? No na pewno w trakcie Euro. Jeżeli pandemia nie pokrzyżuje, no to będzie 10 czerwca. Nie boisz się, że trener Brzęczek może wam zmienić plany? Nie, to się raczej nie donosi w tym sezonie. Dobrze, dziękujemy serdecznie Kuba za rozmowę z nami, za poświęcenie nam czasu. I cóż, zapraszamy, jak tylko pojawisz się kiedyś we Wrocławiu, no to może uda nam się spotkać, powspominać jeszcze trochę czasy Śląska-Wrocław. Przede wszystkim chciałbym podziękować za telefon i zachęcić wszystkich do wspierania chorej Wiktorii, także ze swojej strony postaram się przekazać koszulkę Bresi i może uda się też ulicować jakieś fajne pieniądze na tą koszulkę i dołączę się do tej akcji razem z wami. No to dziękujemy ci Kuba, bardzo naprawdę mega pozytywny, mega miły gest. No jesteśmy naprawdę wdzięczni. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymaj się. Tyle Kuba Łabojko. Bardzo dziękuję.
No i proszę, Kuba, jednak no ta sympatia, którą dalej go darzymy, którą generalnie ma w Śląsku, ma wśród kibiców, no widzimy, że nie bierze się przypadkowo. Jeżeli ktoś z Was tego nie dosłyszał, czy akurat poszedł sobie dolać herbatki, to no to Kuba przekazuje także na licytację dla Wiktorii koszulkę Breści. Myślę, że to też będzie bardzo fajny gadżet do... Dokładnie tak, tych gadżetów mamy tutaj dużo. No, mówiliśmy już o nich wielokrotnie. Na chwilę nam się zrzutka zatrzymała. 1490 zł udało się już zebrać, a przypominam, że licytacje trwają do 10 stycznia. Linki macie na naszej stronie, macie również w opisie tego filmu. Warto pomagać. To są naprawdę cenne rzeczy, warte co najmniej kilkaset złotych. Te koszulki, szczególnie ta z autografami, więc zdecydowanie warto pomóc przy okazji Wiktorii. Zachęcamy. Panowie, jest kilka osób w Śląsku Wrocław, w którym kończą się kontrakty. Tak. Jednym z nich jest Diego Żywulić. Mamy też Guillermo Coutinho, Maćka Pałaszewskiego, Mariusza Pawelca, Matię Skaleta, Konrada Poprawę, Dariusza Szczerbana, Dino Sztygleca, Izraela Puerto. Jeśli bylibyście dyrektorem sportowym Śląska Wrocław, komu byście przedłużyli umowę? Wiemy, że już Krzysztof Mączyński, tak? To jest przedłużył, ten zawodnik, tak, który ma przedłużony kontrakt, dlatego jego tutaj na liście nie ma. Jeżeli mógłbym zacząć, no tutaj w przypadku dwóch zawodników mówimy o klauzuli, która dotyczy ilość minut, tak? Digno Stiglitz, Izrael Puerto. Wydaje mi się, że oni ten warunek spełnią i umowy przedłużą się automatycznie. No jeżeli tak naprawdę patrzymy, no to tutaj dwa nazwiska rzucają się nam w oczy. To jest Maciej Pałaszewski i Mariusz Pawelec. No, Diego Żywulić wiemy, że to jest toksyczny związek i on już absolutnie do niczego nie prowadzi, bo nawet sam zawodnik nie ukrywa niechęci do reprezentowania barw Śląska. Guillermo Coutinho i to mój komentarz. No, nie wiemy, czy ten... Na pewno potrafi grać w piłkę, tak? No CV miał... imponujące przychody. W tym meczu w Lubinie, tak? Tak, ale no to jest człowiek bez rewelacji, ale z wiecznego pecha. Po kilku miesiącach wrócił do składu, nie? I ale właśnie o tym mówimy, że on wiecznie był nieobecny i teraz nie wiemy, czy tak naprawdę to nie był ten jego defekt, o którym myśleliśmy przychodząc do Śląska, bo wydawało nam się, że zawodnik o takim CV, o ceny, jakie opiewały przy jego nazwisku, bo wiemy, że do Rubina Kazań on poszedł za ponad milion euro, no to wydawało nam się, że coś z nim musi być nie tak. No i tutaj wyszło chyba kłopoty zdrowotne. No a co do reszty, no tutaj bardziej byśmy mówili chyba o wzmocnieniach zespołu rezerw niż aktualnie pierwszego zespołu. Tak, no i z tymi piłkarzami można przedłużać kontrakty, natomiast właśnie w kontekście ekipy trenera Piotra Jawnego, a nie pierwszego zespołu. Powiedziałeś tutaj o Guillermo Coutinho. No właśnie, on w Lubinie nie zagrał złego meczu, tylko jego problem jest taki, że nie byłby gotowy do grania znowu, tydzień później, od pierwszej minuty. No i to musiał grać na lewej obronie. Tam był jakiś eksperyment. Mariusz Pawelec. Mariusz Pawelec musiał eksperyment, grać. Nie eksperyment, bo wiadomo. Mariusz. Przeciwko Warcie Poznań. Spodziewaliśmy się, że Guillermo Coutinho, który grał wcześniej w Śląsku też na lewej obronie, już nie pamiętam, w Szczecinie bodajże. W którymś meczu grał też już na lewej obronie Coutinho, więc no to świadczy o tym, że on może grać też na tej pozycji, a jednak po kilku dniach od meczu z Zagłębiem Lubin na lewej obronie grał Mariusz Pawelec, a nie Guillermo Coutinho, więc on pewnie potrzebował odpoczynku, ale tego nie wiemy. Ja pamiętam wtedy po meczu w Lubinie, akurat miałem przyjemność być u Marcina Polańskiego w podcaście gościem razem z Michałem Waszkiewiczem z Radia Złote Przyboje i Michał Waszkiewicz wtedy powiedział właśnie w kontekście Guillermo Coutinho, że nie spodziewa się, żeby on był w stanie grać przeciwko Warcie kilka dni później. My tak wtedy się uśmiechnęliśmy z Marcinem, potraktowaliśmy to jako taką ironiczną uwagę, no bez przesady, ale no okazało się później po meczu piątkowym przeciwko Zagłębiu w czwartek, że to jednak jest dla niego za krótka przerwa. No i może on zagra przeciwko Stali Mielec w pierwszym składzie, ale później znowu będzie potrzebował 2-3 tygodni, więc nie, no na dłuższą metę to nie jest żadna opcja. No myślę, że dla niego ta runda będzie decydująca i tak naprawdę główne osobą, która będzie miała w rękach jego los, będzie trener Witesław Lawiczka. Jeżeli on zobaczy, że faktycznie z tego chłopaka coś można jeszcze osiągnąć, on się przyda zespołowi przy odpowiednim podejściu do jego zdrowia, no to może być dalej zawodnikiem Śląska, ale na ten moment chyba nie rozpatrujemy go w kategorii
przedłużenia kontraktu. Zwłaszcza, że wiemy o Patryku Janasiku, który doszedł do siebie w końcówce roku. Dosyć niespodziewanie, najpierw wskoczył do składu, później go brakowało, tak, z powodu urazu, ale myślę, że Patryk Janasik, Guillermo Coutinho, jeśli zastanawiamy się, kto z nich miałby grać wiosną, no to Janasik jest absolutnie pewniakiem, czy wydaje się, że będzie po prostu tych szans dostawał więcej. Dzwonimy, jeszcze mam trochę darmowych minut, jak widzicie teraz naszym gościem będzie Kacper Rudzik, patron Śląsknetu. Pogadamy chwilę z Kacperem. No, w końcu jest naszym akcjonariuszem. Halo, dobry wieczór. Witamy serdecznie, Kacper Rudzik, czyli patron Śląsknetu. Od jakiegoś czasu mamy założone konto na Patronite. Tam możecie nas, naszą redakcję, która działa głównie non-profit, wspierać. No i Kacper jest jedną z tych osób, które naszą redakcję wspierają. Wykupił odpowiedni pakiet na patronite.pl/Śląsknet. Kacper, witamy serdecznie. Witam Was serdecznie także. Przede wszystkim wszystkiego dobrego na modelach dla Was i dla wszystkich kibiców, którzy słuchają. A właśnie sprawdzałem z ciekawości w sumie wcześniej. W lutym będzie już rok, jak jestem w gronie patronów, także się wiele fajnych rzeczy przy okazji było i wszystkich zachęcam, którzy słuchają, a jeszcze nie są w tym gronie, by dołączyć. Warto być patronem Śląsknetu? Zdecydowanie. I jakby w ramach jakby docenienia tej pracy, którą wykonujecie, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy robicie i nie tylko wokół pierwszego zespołu, ale i całej reszty klubu, ale tak samo i jakby działań, które wykonujecie i okazji dla patronów, tak jak mieliśmy chociażby jeszcze przed COVID-em różne wyjazdy i inne propozycje gdzieś były dla wszystkich patronów. Okej, okay. No i przede wszystkim słyszymy się dzisiaj, właśnie dlatego, że jesteś naszym patronem. Spełniamy Twoje marzenia. Na pewno tak jak Szymon, mieliście jakieś wspólne marzenia pewnie i dzisiaj je spełniamy. A tak na poważnie, no to chcielibyśmy z Tobą również porozmawiać o Śląsku oczywiście, bo wiemy, że masz dużo do powiedzenia na ten temat. Przecież publikowałeś kilka artykułów również na naszych łamach, okiem patrona. Więc patrząc okiem patrona, jaki to był rok? Dziwny na pewno, bo jak sobie spojrzymy na to, co miało miejsce jeszcze chociażby 2-3 lata temu, to te wyniki, które mamy teraz, to są tak pod względem cyfr naprawdę przyjemne i to się fajnie ogląda w tabeli. Natomiast jakby przez to, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, no to ta jesień była taka, że troszkę jest taka gorycz po tej całej rundzie. Jakby udało się przetrwać koronawirus, te wszystkie problemy, ale trochę więcej oczekujemy i chyba już na wiosnę najbardziej czekamy, aby trochę lepiej to wyglądało, tak jak zresztą o tym rozmawialiście wcześniej. Mm-hmm. W pewnym momencie Twitter śląskowy podzielił się na dwie części tych podziałów generalnie. To był rok podziałów, tak? Więc ten podział był też na Twitterze śląskowym, bo jedni chwalili Śląsk za to, że pomimo wątpliwego stylu, przynajmniej od 60 minuty, Śląsk potrafi wykręcić dobry wynik. Z drugiej strony ludzie podkreślali, niektórzy, że po prostu na grę Śląska od tej 45 czy od 60 minuty patrzeć się nie da. W której grupie ty jesteś i dlaczego? Znaczy jestem w tej grupie osób, która jednak docenia pewien standard naszej gry, który jest utrzymywany. I jakby nie jestem zwolennikiem jakichś pochopnych decyzji w wyniku jakby tego, że ta jesień tak, a nie inaczej wygląda. Jakby mamy swój pewien styl, który pewnie przez koronawirus jakby całą tą sytuację jednak wpływa na też jakby wykonywanie tych zadań, które mamy w trakcie gry. I jakby ostatecznie te wyniki się bronią, tak? Wiadomo też, co jest do poprawy, gdzie są nasze braki, jak chociażby w grze ofensywnej, ale też trochę lepiej to wygląda, kiedy teraz rozkręca się chociażby Bartek Pawłowski, czy też motorowy środek pola musi się rozkręcić, więc jest potencjał, żeby ta wiosna była dużo lepsza i raczej trzeba do tego wszystkiego tak podchodzić z pewną ostrożnością, tak? Jednak bronić trochę dotychczasowej pracy, tak uważam. A jak ty patrzysz na listę zawodników, którym kończą się kontrakty, to z którymi zawodnikami ty jeszcze wiążesz nadzieję, a którzy już powinni szukać sobie nowego pracodawcy? Znaczy, ten, kto mnie gdzieś obserwuje może w rzeczywistości tej twitterowej wie, że ja na pewno jestem zwolennikiem jakby talentu Maćka Polaszewskiego i myślę, że to jest zawodnik, który może fajnie na obłębie składu tworzyć, co pokazał też jesienią, że jest dobrym uzupełnieniem. Mam
Mariusz Pawlewicz jako taka opcja uzupełniająca, też jednak z szacunkiem do Rybka, który wiele lat spędził w Śląsku i gdzieś pewien poziom gwarantuje. No i trzeba też rozumieć na chwilę, może Konradem poprawą, bo no, mamy te problemy w środku obrony, gdzie się lepiej kontuzje nas trafią. I tak jak rozmawialiście jeszcze wcześniej, to mi się przypomniała historia, bo jest ta klauzula dla Dino Stigleca i Izraela Puerto. A nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację sprzed kilku lat, jak bodajże Marcin Kowalczyk odchodził z Śląska i liczono na klauzulę, że będzie wypełniona, albo o to też przedłużenie, a tam chyba właśnie z Rosji dostał jakąś ofertę. I jedyne, czego by nie chcieli pewnie wszyscy, żeby gdzieś przy okazji Dino czy Izraela jakieś nagle oferty nie wyszły przed tymi klauzulami. Tak może być. No, no, ja na pewno wiem, że Dino Stigles miał rok temu, były zapytania w kontekście jego odejścia. Ostatecznie został w Śląsku, ale teraz zostało mu tylko pół roku kontraktu. No, z tego co wiem, to raczej tam nie będzie problemu z przedłużeniem tej umowy. W ogóle w Śląsku raczej jakichś spektakularnych ruchów transferowych raczej się... No postawiono na tą stabilizację, której brakowało od lat i myślę, że to jest sposób budowania tego zespołu i sukcesów. No bo pamiętamy wielokrotnie tabuny zawodników przyjeżdżały anonimowych do Śląska i nic z tego nie było. Tutaj nie widać nerwowych ruchów. Zdają sobie sprawę trenerzy z problemów tego zespołu, ale uważają, że jedynym sposobem na wyjście z tych gorszych momentów podczas spotkań jest właśnie ta stabilizacja. Brak nerwowych ruchów też może być dobrym posunięciem, dlatego dajmy spokojnie pracować trenerom. A Kacper, które pozycje twoim zdaniem trzeba było w Śląsku wzmocnić już teraz zimą, chociaż to bardziej będzie życzeniowo, bo wiemy, że raczej tych transferów jednak nie będzie. Myślę nad pozycją środka pomocy zawodnika takiego w stylu trochę Kuby Łabojki, bo nie wiem, jak będzie forma Waldemara Soboty wyglądała wiosną, jak on się będzie nagrywał w tym zespole cały czas, bo wejście miał fajne, ale tam były też kwestie zdrowotne i tak trochę ciężko to ocenić. Mamy dwóch, trzech zawodników, Rafał Makowski trochę znikł, więc może gdzieś też jego sytuacja się poprawi, ale poza tym myślę, że też jeszcze ktoś do rotacji na skrzydło by się przydał, kto mógłby dawać punkty, jakieś konkretne, czy to bramki, asysty. No i też trzeba pamiętać, że Robert Pich jednak ma swoje lata, więc jeżeli chcemy też jakąś stabilizację tworzyć i właśnie tak długofalowo, jak wspomnieliście, gdzieś budować ten skład, to także trzeba patrzeć na wiek tych naszych zawodników, tych czołowych także. Kacper, a w której grupie kibiców Śląska, bo Krzysztof tutaj mówił o tych podziałach, które są wśród kibiców na różne tematy, w której grupie kibiców Śląska ty jesteś w kontekście Erika Exposito? Bo wiadomo, że to jest piłkarz wzbudzający duże emocje i jest z drugiej strony rywalizujący z nim Fabian Piasecki. Jak ty Erika Exposito postrzegasz, jak ty go definiujesz, jeśli chodzi o grę Śląska-Wrocław? Dla mnie Erika Exposito to jest w sposób taka wielka zagadka, że już sam nie wiem, bo ja tak trochę skaczę z jednej strony na drugą, czasami po każdym meczu, jak widzę, co on tworzy. Natomiast wolę dać mu jeszcze jakiś kredyt zaufania na wiosnę, niech pogra, bo no, pamiętamy też, jak on współpracował chociażby z Przemkiem Pachetą, tak? Kiedy naprawdę fajnie wygląda jako taki duet. Może gdzieś kwestia tego braku zgrania jednak wpływa z tymi zawodnikami, z Bartkiem Pawłowskim. Może gdzieś po wspólnej rundzie przygotowawczej teraz w Turcji też nie on lepiej się odnajdzie w tym jakby składzie personalnym. On dochodził do siebie, te ostatnie mecze już były lepsze w jego wykonaniu. Dokładnie. No początek jego sezonu po prostu pokrzyżował mu te plany, znaczy początek sezonu. Pewne jedno słynne wyjście pokrzyżowało mu te plany, bo najprawdopodobniej on był szykowany jako ten podstawowy napastnik od początku. Później wiemy, to wszystko się przedłużało w jego wypadku, także on sam sobie nie pomógł. No, to jest zawodnik, który pokazał jakiś potencjał, zresztą on przychodził tu z potencjałem i tego nie można zapominać, ale wydaje mi się, że w jego wypadku też to będzie decydująca runda. Jeżeli teraz nie odpali, no to może być już ciężko. Tak, no, jak sposób... Ja tylko... No, Jeszcze tylko dodam, że myślę, że u Erika ważne będzie to, jak cała drużyna będzie funkcjonowała, bo on technicznie naprawdę jest dobrym zawodnikiem, ale jeżeli będzie sam trochę z przodu musiał funkcjonować poza tą drużyną, to też no, nie możemy liczyć na to, że on punkty będzie robił. Tu jednak jako napastnik też potrzebuje lepszego wsparcia w naszej po prostu grze, jako właśnie tym stylu nawet, o którym dyskutujemy. No myślę, że jeśli chodzi stricte o umiejętności snajperskie, no to zgodzimy się, że Erik Exposito jest po prostu najlepszym napastnikiem Śląska. No Fabian Piasecki, tak. Możemy szukać go jako alternatywy, możemy mówić też o jego plusach, może o przewagach w niektórych aspektach, natomiast no Erik będzie tym podstawowym wyborem, po prostu.
No dobrze. Dzięki serdecznie, Kasper, za to, że znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać i życzymy Ci wszystkiego dobrego w nowym roku. No i pamiętaj, nie rezygnuj z subskrypcji Patronite'a, bo chyba warto nas wspierać. Zachęcamy oczywiście po pierwsze, żeby wspierać Wiktorię i licytujcie te przedmioty, ale jeżeli chcielibyście docenić naszą pracę, wejdźcie na www.patronite.pl/Śląsknet, tam możecie zostać naszym patronem i liczyć też na coś w zamian, bo na tym polega oczywiście patronat. Dzięki serdecznie, Kasper. Dziękuję bardzo, zdrowia przede wszystkim. Dzięki, do usłyszenia, cześć. Zdrowka, trzymaj się, cześć. No, mieliśmy głos kibiców, tak, z tej twitterowej części, można by powiedzieć. Był dzisiaj głos piłkarzy, był głos trenerów, był głos nas, czyli ludzi bawiących się w dziennikarstwo, był głos kibica, naszego czytelnika, naszego patrona Kacpra. Był też głos czatu, więc działo się, myślę, podczas tych ponad 2 godzin już. Niesamowicie, kiedy to zleciało? Ponad 2 godziny już tutaj siedzimy, a jeszcze jest pewnie wiele wątków, o których moglibyśmy porozmawiać, ale może zostawimy je sobie już na kolejne audycje. Warto nas wspierać, łapkę w górę dajcie, subskrybujcie tak nasz kanał. Podcast Tylko Śląsk ukazuje się co wtorek o godzinie 7. No, w ten wtorek robimy przerwę, tak? W ten wtorek nie będzie podcastu, bo zamiast podcastu Tylko Śląsk dzisiaj realizowaliśmy tę transmisję. Zebraliśmy na ten moment 1590 zł, a myślę, że to nie jest Wasze ostatnie słowo. Myślę, że jeszcze uda nam się dozbierać do tych 6000, bo naprawdę te gadżety, które tutaj mamy, są warte waszych pieniędzy, więc zdecydowanie licytujcie, wpłacajcie, pomagajcie. Jest warty tego, aby, jeżeli mógłbym chwilę, każdemu z was naprawdę z osobna dziękujemy za to, że poświęcił swój wieczór, posłuchał naszych dywagacji, wpłacił choćby symboliczną kwotę, bo no to jest też taki okres, gdzie miło zacząć ten nowy rok od dobrego uczynku. Bezinteresownie, bo wiemy, że każdy w życiu nie może. No, ten rok nas nauczył, że niczego nie możemy być pewni, tak? I każdego może spotkać coś złego, ale no, uśmiech na twarz ciśnie się w momencie, kiedy takie środowisko piłkarskie znów pokazało, to kibicowsko-piłkarskie środowisko, że możemy liczyć na siebie i to jest naprawdę budujące. Dziękuję Wam bardzo i śledźcie dalej naszą akcję, podawajcie to dalej, napędzajmy, niech naprawdę. Powiedzcie sąsiadowi, koleżance, koledze, mamie, tacie, rodzinie. Tak jest. Nawet dziewczyna odmówi sobie tej jednej bluzeczki, tak? Poświęćcie ten czas. No to teraz wszedłeś na taki grunt, że no nie wiem. Grząski grunt. Nie, no ja rozumiem, ja wiem, że na świecie są naprawdę bardzo dobre i porządne kobiety. I... Wracając jeszcze na moment do naszej dyskusji o Śląsku, jakie są Wasze oczekiwania, już tak kończąc nasz program? Jakie są Wasze oczekiwania, Karol, wobec Śląska w tym roku, a szczególnie oczywiście w tym sezonie? Co najmniej utrzymanie tego miejsca w tabeli, myślałem, że w Ekstraklasie, które jest teraz. To siłą rzeczy będziemy mieć. Natomiast to czwarte miejsce, które jest teraz, to jest dobra pozycja wyjściowa. Trudniejsza niż rok temu, bo wtedy Śląsk tracił chyba 3 punkty do lidera, teraz traci 4 punkty do podium, więc to jest różnica, ale to w dalszym ciągu jest czwarte miejsce. Tak przewrotnie, filozoficznie, ja nie wiem, czy europejskie puchary są Śląskowi potrzebne i jakieś takie tłuczenie się i podróże do Azerbejdżanu w pierwszej rundzie kwalifikacji trzeciego już, nie drugiego, tylko trzeciego europejskiego pucharu. Także europejskie puchary to jest osobna historia, natomiast wysokie miejsce w lidze, czwarte, piąte, szóste, to byłoby do zaakceptowania, to byłoby coś takiego, co pokazywałoby, że idziemy w dobrą stronę. A ja oczekiwania mam takie, żebyśmy za jakiś czas, jak się spotkamy po zakończeniu tej nadchodzącej rundy, żebyśmy znali więcej odpowiedzi na pytania, które mamy teraz. Żeby tych znaków zapytania z listy i sztabu szkoleniowego i naszego, żeby one po prostu sukcesywnie się pomniejszały. I tak jak Karol też, abyśmy nie skończyli niżej, bo naprawdę Śląsk przyzwyczaił nas już do tego, no może to nie jest od dłuższego czasu, ale przyzwyczaił nas, że jest w stanie zakotwiczyć się w tym czubie tabeli i tego bym sobie życzył, bo wiemy, że mamy grupę fajnych ludzi, tak, w zespole. Możemy się o tym przekonać i oni naprawdę ciężko pracują. To nie jest tak, jak czasami się wydaje kibicom, że, no, że im się nie chce, coś odpuszczą. No nie, to tak niestety nie funkcjonuje. Oni chcą zawsze dobrze. No i trzeba zaufać trenerowi Lawiczce.
i czekać na efekty. A my przede wszystkim wspierajmy ten zespół, no bo Śląsk jest tylko jeden. Także zawahałeś, Daniel, od jakiego czasu my się przyzwyczailiśmy do tego miejsca Śląska w czołówce? Akurat, tak mi się wydaje, od początku pracy trenera Lawiczki. To jest tego połączmy te fakty, że będzie dobrze. Naprawdę. Dokładnie, jutro 2 lata pracy trenera Lawiczki równo, także niech to będzie dobry czas również w tym roku. A ty jakie masz oczekiwania? No ja powiem, że wszystko to, co powiedzieliście oczywiście, ja liczę na podium, naprawdę. Widzę, że w tej drużynie jest potencjał. To fajnie ktoś powiedział w jednym z podcastów, że co będzie, jeżeli ta drużyna zacznie grać lepiej. Teraz gra dobrze do pewnego momentu i potrafi zająć 4. miejsce. A co się stanie, jeżeli uda się jeszcze wykrzesać coś więcej. Czyli tu jest pokazany potencjał, bo jeżeli by to miejsce było przy fantastycznej grze, to wiemy, że już pewnego poziomu nie przeskoczymy. A my naprawdę uważam, że ten zespół ma sporo procent do poprawy, więc uwolnijmy tego potwora. Jest potencjał na coś więcej w tym tak zespole, ewidentnie to widać. Niech ta sytuacja z koronawirusem się ustabilizuje, to możemy być szczęśliwi w tym 2021 roku. Tego szczęścia wszystkim kibicom Śląska życzę. Dużo szczęścia też dla naszej bohaterki Wiktorii. Dużo siły dla rodziców Wiktorii. Bardzo się cieszę, że udało nam się, odkryjmy kulisy, w kilka dni tak naprawdę spontanicznie zorganizować wydarzenie. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenie i też stali się trochę twarzą tej naszej zbiórki dla Wiktorii. Co jeszcze możemy powiedzieć? Licytujcie, to już będziemy powtarzać. Tak, licytujcie, śledźcie akcje, na pewno jeszcze nie raz będziemy. Paweł, chodź do nas na chwilę. Proszę, bo to jest... Teraz jest czas dla Pawła. Paweł pomagał nam dzisiaj w przygotowaniu tego programu, w przeprowadzeniu jego, był naszym operatorem kamery, operatorem światła, także dzięki serdecznie, Paweł, za poświęcony czas, że nam pomogłeś. Dzięki, Daniel, za twój udział, dzięki Karol za twój udział również. Dziękuję Marcinowi Polańskiemu za pomoc w przygotowaniu tego programu. Dziękuję Dominikowi Szpikowi, który dzielnie na Twitterze reklamował naszego live'a. Dzięki Kacprowi Krukowi, że na Instagramie reklamował naszego live'a. No i cóż, pierwszy szczęśliwego 2021 roku. Pamiętajcie, do 10 stycznia trwa zbiórka dla Wiktorii. Licytujcie te niesamowite przedmioty. Dziękujemy serdecznie. Krzysztof Banasik, kłaniam się. Idziemy teraz świętować chyba udany program. Jeszcze Paweł chciał coś powiedzieć. Hej Śląsk. O właśnie, tego brakowało dzisiaj. I to jest, myślę, że dobre zakończenie. Trzymajcie się. Dzięki wszystkim, którzy byliście tutaj z nami. No i też pozdrawiam wszystkich, którzy będą oglądać ten program z odtworzenia, bo oczywiście na YouTubie można go sobie odtworzyć. Hej Śląsk, pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Dziękujemy. Dzięki.